Ogromnie mi miło Was powitać dzisiaj bardzo licznie w ten cudowny wtorkowy wieczór lipcowy, gdzie jest cieplutko. Nie wiem jak u Was, ale u nas bardzo ciepło dzisiaj. I to wyjątkowe spotkanie dzisiejsze poprowadzę, będę miał przyjemność poprowadzić. Będę miał przyjemność tak naprawdę bardziej moderować to spotkanie, a prowadzić będą uczestnicy naszego w ostatni weekend odbytego Leadership Development Seminars, wyjątkowego spotkania, które. Słuchajcie, po długiej przerwie, bo prawie czteroletniej, albo nawet więcej niż 4 lata, odbyło się wreszcie miniony weekend w Kielcach, w hotelu Grand. Słuchajcie, naprawdę wyjątkowe spotkanie. Ci z Was, którzy nie byli, nigdy więcej nie opuśćcie tego szkolenia, bo ono jest niezbędne każdemu człowiekowi, bez względu na to, czy robi biznes sieciowy, bo we współpracy z firmą Duolife, firmą marketingu sieciowego i firmą Momentum, takie szkolenie jest organizowane. Niemniej często ludzie mylą się, myśląc, że takie spotkanie, takie szkolenie jest im niepotrzebne, jest im zbędne, jest im, no generalnie mówiąc, w życiu niepotrzebne i wystarczy to, co wiedzą, że będą sobie radzić z wyzwaniami dnia codziennego. Otóż okazuje się, że są w bardzo dużym błędzie. I uwaga, to spotkanie szkoleniowe, taki weekend 3-dniowy LDS, nie jest tylko dla ludzi związanych z biznesem sieciowym, żeby była ciekawa historia. Jest bardzo mocno potrzebne wszystkim ludziom, którzy mają jakiekolwiek wyzwania w życiu, czy to wyzwania w pracy zawodowej, czy wyzwania z sąsiadami, czy wyzwania w rodzinie z małżonką, z małżonkiem, czy wyzwania z dziećmi. Czy wyzwania z tym, że pracuje ciężko w pracy, którą wykonuje, nie do końca może znaleźć sobie właściwe miejsce czy satysfakcję w tej pracy, czy coś mu nie wychodzi, to naprawdę, słuchajcie, ta wiedza jest niezbędna, ponieważ bardzo pomaga każdemu człowiekowi w kierunku takim, żeby pomóc sobie rozwiązywać łatwiej wszystkie wyzwania życiowe. Kto z Was, z tych uczestników, którzy są z nami już dzisiaj, a jest nas już prawie setka, ci z Was, którzy byli na tym LDS-ie, mogą dokładnie to powiedzieć i będziemy zaraz Was prosić, tych, którzy chcą się podzielić swoimi wnioskami z tego spotkania, co zabrali, czy możecie to potwierdzić, dając łapkę w górę albo jedynkę na czacie, czy dla Was to przyniosło również rozwiązania, które możecie zastosować w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, poza biznesem sieciowym. No właśnie. I się jedynki rozsypały, i łapki w górze. Oczywiście bez dwóch zdań. I to jest właśnie ta najciekawsza rzecz, że często ludzie myślą: a na co mi takie szkolenie? Ja skończyłem szkołę, skończyłem się uczyć, reszta już mi jest niepotrzebna. Ja mam tylko wyzwania w życiu, które tak naprawdę inni nie mają i muszę sobie z nimi jakoś poradzić. I otóż okazuje się, że z pomocą bardzo mocno przychodzi tu właśnie takie szkolenie. Szkolenie, na którym uczą nas, jak sobie radzić z wyzwaniami dnia codziennego, z bardzo różnymi. Bo ci z Was, którzy byli z nami na tym spotkaniu, na tym szkoleniu, doskonale wiedzą, jak wielu było prelegentów, o jakich wyzwaniach życiowych mówili i jakie dały recepty na to, jak sobie z tym radzić. I to jest niesamowite, że mamy środowisko, mamy miejsce. Możemy spotkać się z ludźmi, którzy, uwaga, mają bardzo podobne lub mieli podobne wyzwania co my, znaleźli rozwiązanie i uwaga, i za darmochę tymi informacjami, tymi rozwiązaniami się dzielą. Tylko trzeba na takim szkoleniu być, uczestniczyć, wykupić bilet, bo jest opłata za szkolenie, ale niekoniecznie za rady tych niektórych ludzi, którzy się wypowiadali. Więc to jest coś, co jest niebywałe. Koszt śmieszny. Następne takie spotkanie będzie w listopadzie w tym roku, więc nie, naprawdę nie omijajcie go szerokim łukiem, tylko kupujcie bilety już. I słuchajcie, żebyśmy przeszli od razu do konkretów, to dla tych, którzy nie wiedzą, kim ja jestem, chociaż widać gdzieś tam moje imię i nazwisko, nazywam się Norbert Warzyszyński, będę miał przyjemność dzisiaj być moderatorem tego spotkania, czyli kimś, kto jakby poprowadzi to spotkanie wśród osób, które chcą się podzielić tym, co zabrały z tego szkolenia, po to właśnie, żeby wszyscy inni, którzy będą kiedyś oglądać nagranie z tego spotkania, albo są dzisiaj i pierwszy raz są i zastanawiają się, czy w ogóle takim spotkaniu kiedykolwiek wziąć udział, czy nie,
to powiem wam wprost, nigdy więcej tego nie przegapcie. Posłuchajcie tych historii osób, które były, co z tego zabrały, jaką informacją chcą się z wami podzielić, co być może już wykorzystały w swoich działaniach, czy zawodowych, czy prywatnych, bo naprawdę ta wiedza jest po prostu nieoceniona, jest bezcenna. Dla tych z was, którzy słuchajcie, mają gdzieś osoby, które się jeszcze nie mogą dobić do tego naszego pokoju, bo mamy miejsca na setka, widzę, że już mamy full time, to macie na czacie link. Tu dzięki Zbyszku, że udostępniłeś to już link do YouTube'a, więc tym, którzy się nie mogą dostać do pokoju, a gdzieś tam do was bombardują, dajcie informację, wstawcie ten link, bardzo was proszę, na te grupy swoje, żeby mogli uczestniczyć w relacji na żywo na YouTubie. I tyle tytułem wstępu. Słuchajcie, ja się ogromnie cieszę z tego spotkania, bo znowu nowych lekcji, nowych rzeczy się nauczyłem. Znowu cudowne wnioski ludzie wyciągnęli z zespołu, który prowadzę. Więc ja naprawdę jestem pełen podziwu i chylę czoła prowadzącym to spotkanie, Joanna Gdaniec i Beata Kapcewicz, pomysłodawcą, prezesą firmy DuoLife i wszystkim, którzy mieli udział swój, byli prelegentami na tym wydarzeniu, jak również wszystkim tym, którzy w kuluarach, w przerwie, podzielili się swoimi informacjami z innymi uczestnikami, żeby się rozwijać, uczyć, czyli mamy środowisko wspierające, które wspólnie tworzymy i możemy sobie nawzajem pomagać w trudnych sytuacjach. I słuchajcie, żeby nie było przegadywania przeze mnie, ja chciałbym zaprosić pierwsze osoby, które chcą się podzielić, niech łapkę podniosą do góry. Kto chce podzielić się pierwszy, o już widzę Henia pierwszego, super, fantastycznie. Pierwsze osoby, które chcą się podzielić z nami tym, co zabrały z tego szkolenia, z jakim, nie wiem, nastawieniem pojechały, czego oczekiwały, a co dostały, bo to są mega historie, które usłyszycie, posłuchajcie uważnie, zainspirujcie się tym, bo dla mnie to są lekcje bezcenne. Więc zapraszam. Henryk Werner jako pierwszy, później widzę Karolina Lemanowicz ma łapkę, więc po kolei będę was wywoływał. Heniu, zapraszam cię. Włącz kamerkę i mikrofon Już oczywiście. włączyłem, już włączyłem. Witam Świetnie. wszystkich. Chciałem powiedzieć, że ten LDS, no sztos po prostu nie tylko odnosi się do biznesu, ale też jakby do relacji rodzinnych i wszystko, co tam usłyszałem, można przełożyć praktycznie na biznes, i na życie rodzinne, i stosunki rodzinne. Pierwszego dnia w ogóle zapisałem chyba sobie z 15 stron, a że prawie 8 miesięcy nie działałem w duo i od marca zacząłem z powrotem, że tak wróciłem na nowe tory i bardzo mocno przerabiam swój mental. Ten LDS był dla mnie idealny. Na przykład pierwszego dnia mam dużo zdań, ale tutaj sobie, co zaznaczyłem grubą kreską. Nie płacz za tym, co nie wyszło, idź za tym, co przed tobą. I do biznesu, i do życia. Następnego dnia nie ma nieba, nie ma piekła, jest tylko rzeczywistość, którą sam tworzysz. No właśnie. Trzeci dzień. Planuj sukces, a nie planuj. Planuj sukces. Jak nie planujesz sukcesu, to planujesz porażki. I do biznesu, i do życia. No, a co najważniejsze, tak naprawdę po tym całym LDS-ie, to jak już też wypowiadałem się na sam koniec na scenie, dla mnie najważniejsza rzecz to, co powiedziała Beata i Joasia, że mój świat zewnętrzny jest odbiciem mojego świata wewnętrznego. Jak zmienisz swoje myśli, zmienisz swoje emocje, to zmienisz swoje całe życie. I tak na tym bym zakończył, bo to generalnie nie ma co tu więcej o tym opowiadać. To samo mówi za siebie. Czyli Tak, jesteśmy od trzeba na tego pewno to rozumieć, tak, bo rozumieć. mówisz dużym skrótem, co tam się zadziało i ci, którzy byli, rozumieją doskonale, mają też przypomnienie tych prelekcji wszelkich, ale to, co ważne, co chciałbym jakby tutaj dopowiedzieć, ten świat wewnętrzny w nas, czyli to, co tworzymy naszymi myślami, to materializuje się w świecie. To jest ludzie. Myślę, że to jest w ogóle kwintesencja tego, czym jest rozwój osobisty, czym jest ten w ogóle sposób radzenia sobie przez nas w życiu, właśnie wynikający z tego zdania,
że to, jak my tworzymy, to, jak my widzimy swoje życie, gdzie się w nim znajdujemy, jest odzwierciedleniem tego, w jaki sposób myślimy. I jeżeli jesteśmy w kiepskim środowisku, wśród ludzi, którzy marudzą, narzekają, stękają, są bezradni w pewnych działaniach, nie potrafią sobie poradzić albo ciągle myślą o problemach, to tworzą coraz więcej tych problemów i brakuje im rozwiązań. I to jest bardzo ważna rzecz, czego nie uczą w szkole niestety i większość ludzi tak myśli i nie zdaje sobie z tego sprawy, że tak naprawdę większość problemów to tworzy sobie samemu poprzez myśli, które w głowie pielęgnuje, tak? Pielęgnuje, czyli pojawiają się te myśli. A one się pojawiają dlatego, że najczęściej niestety jesteśmy w środowisku niewspierającym, w środowisku ludzi, którzy tak właśnie myślą, narzekają, marudzą, tu problem, tam problem, to złe, tamto złe. I my tym też chłoniemy, to samo mamy w głowie i to samo się dzieje w naszym życiu. A to wszystko pięknie było udowodnione, skąd się to bierze, jak się to dzieje, jak można te myśli sobie poukładać w głowie. I pomagają te dwie dziewczyny i wielu innych prelegentów, przepraszam, tak mówię dziewczyny, tym, żeby to zrozumieć i przestawić to myślenie właśnie w głowie na coś, co nas wspomaga, wspiera, buduje i tworzy nasz świat lepszym. Dokładnie tak. Mogę tylko powiedzieć, że rozmowa z Beatą czy z Joasią tak dużo daje. Ja po ostatnim, przedostatnim mikrożynie w marcu porozmawiałem i tutaj i przy BDS-ie z Wiławie, który był. I on po ostatnim mikrożynie, po rozmowie z Beatą, Beata mi powiedziała: Heniu, nie wymyślaj 10 rzeczy, wymyśl tylko jedną, trzymaj się jednej rzeczy. I tak zrobiłem. Przyjechałem z mikrożyna, powiedziałem: nie palę. Od 28 czerwca nie palę papierosów. Brawo dla ciebie, miesiąc jednej, czasu. Jednej rzeczy. A jak wróciłem, zmieniłem swoje myślenie i powiem wam, od poniedziałku dzieje się magia. I wiem, dokąd idę i zacząłem skupiać się na drodze, a nie na rezultatach. To świetnie, tyle ode mnie. Dziękuję. Dzięki wielkie, Heniu Werner, przedsiębiorca od wielu lat, który, słuchajcie, prowadził różne firmy, jeździ na szkolenia po to, żeby się uczyć. Więc co nam mówi taka informacja? Nie jest to człowiek, który już wszystko wie, a naprawdę wiele w życiu osiągnął, wiele w życiu zrobił. To gdzie są inni, którzy powinni naprawdę bez dwóch zdań być na takim szkoleniu i czerpać, skoro taki człowiek z taką wiedzą, z takim doświadczeniem też jeździ i się uczy. Dzięki, Heniu. Zapraszam Karolinę Lemanowicz, naszą gwiazdę, pani psycholog. Co pani psycholog może nauczyć się na szkoleniu w Kielcach Leadership Development Seminars? Pojawia się pytanie, czego może się nauczyć przeciętny człowiek, skoro psycholog jeździ też się uczyć? Zapraszam. Jakie ja są twoje powiem, lekcje że w życiu? to był mój pierwszy LDS i nie wyobrażam sobie tam nie być, bo dziś wiem i znając wartość tego szkolenia, ile bym straciła. I ja sobie nie mogę pozwolić, żeby tracić takie informacje, taką wiedzę, taką atmosferę, tyle relacji, tyle wylanych łez. Słuchajcie, to ciężko nawet o tym mówić. Ja mogę powiedzieć, jakie lekcje zabrałam, co usłyszałam, jakie zdania odmieniły moje myślenie, mój pogląd i tak dalej. Natomiast ciężko opisać, co tam się czuje na tym LDS-ie, więc jeżeli cię nie było, to w listopadzie nie może cię tam po prostu zabraknąć. Słuchajcie, dla mnie pierwszy moment aha to był, jak prezes Piotr Pacyga mówił, jak powstawała firma. I ja słyszałam już to wiele razy, ale na LDS-ie dotarło do mnie, że wtedy, kiedy chłopacy zaczynali i zapraszali tego projektu Norberta, i Piotr Pacyga powiedział to zdanie, że wtedy nie było nic, a my mieliśmy wszystko, bo byliśmy razem. I tak wiecie co, zaświtało mi, że oni nie mieli nic, mieli wizję, mieli marzenia, a my mamy wszystko i z tego nie korzystamy. Mamy upline'ów, mamy liderów, mamy narzędzia, mamy wspaniałą firmę, mamy piękne produkty, mamy mnóstwo historii zdrowia, mnóstwo historii poprawy relacji w domu, mnóstwo historii liderów, którzy osiągnęli sukces w tym biznesie, czyli jakby w tych trzech obszarach i jeszcze cały czas czegoś nam brakuje, czegoś nam brakuje, czegoś nam brakuje, a brakuje nam tylko wizji i spojrzenia z takiej pozycji serca, żeby po prostu za tą wizją podążać. To, co powiedział Norbert na LDS-ie, skoncentruj się na drodze, nie na celu. I wtedy wszystkie wartości, wszystkich ludzi po drodze, wszystko, co będziesz miał dostrzec, dostrzeżesz,
A cała reszta będzie rezultatem tej właśnie drogi. Także Norbert, dzięki Ci też za te słowa. To taka moja pierwsza lekcja była, że bardzo często nie doceniamy tego, co już mamy, a chcielibyśmy więcej i więcej. Druga lekcja Karola Szczerkowskiego o odpowiedzialności. To takie fajne zdanie powiedział, że moja odpowiedzialność zaczyna się wtedy, kiedy ja Ci chcę ten projekt pokazać, a kończy się i na tym się też kończy. I tu zaczyna się Twoja odpowiedzialność, co Ty z tym zrobisz. A my tak bardzo często chcemy tak dużo za ludzi. A tak naprawdę ta nasza odpowiedzialność to pokazanie tego projektu. Co ten człowiek z tym zrobi, to jest jego. I w drugą stronę. Odpowiedzialność mojego upline'a, mojego sponsora kończy się w momencie, kiedy wprowadzam je w ten projekt. A reszta to moja odpowiedzialność, co ja z tym zrobię. Jaką odpowiedzialność wezmę i co po prostu zrobię, bo to już jest jakby moje, tak? To też takie zdanie, które mi bardzo mocno utkwiło. Darek Mietlicki. Choćby ktokolwiek mnie odciągał od tego projektu dziś, to ja idę na swoją górę i albo zobaczysz mnie na szczycie, albo martwego na dole. Tak uderzyło we mnie to zdanie. Słuchajcie, że dziś wiem, że naprawdę, jeżeli masz cel, masz miłość w sercu do tego projektu, do tego, żeby pomagać ludziom, chociażby miliony osób Cię zawracały z tej drogi, ja nie zawrócę. I ja to wiem po tym LDS-ie dzisiaj, że chociażby były góry, doliny, to ja po prostu będę szła dalej. Łukasz Kołodziej, celebruj życie. Tak często koncentrujemy się na tym, czego chcemy mieć znów, a nie celebrujemy tego, co już mamy. Celebruj życie, celebruj to, co już osiągnąłeś. Obejrzyj się za siebie. Jeżeli dziś wydaje Ci się, że nic nie osiągnąłeś, że stoisz w miejscu, to obejrzyj się i zobacz, gdzie byłeś rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu. Celebruj każdy dzień, bo to jest bardzo ważne. I szkolenia. Powiedziałeś trochę o tym, Norbert, to tak mi wybrzmiało bardzo mocno, że bardzo często jest tak, że ja już byłam na BDS-ie, to ja nie pojadę na LDS, albo pojadę na LDS, nie pojadę na TFT, a wiecie, co ja zrozumiałam na LDS-ie i też po rozmowie z Norbertem, że te szkolenia nie bez powodu są ułożone w system. Że skoro mamy 3 filary w firmie, to konferencje zdrowia są po to, żebyśmy edukowali się o zdrowiu. BDS-y są po to, żebyśmy edukowali się o biznesie. LDS-y są po to, żebyśmy się rozwijali i od tego trzeba zacząć, bo kiedy my się nie będziemy rozwijać, to nie będziemy w stanie rozwijać ani biznesu, będziemy pokrywką dla naszego zespołu. A TFT pokazuje nam firmę całościowo. Chcesz wybierać między drzwiami, które prowadzą do Twoich marzeń, do Twojego szczęścia? Ja będę na każdym szkoleniu. Dzięki wielkie. No właśnie. No właśnie. Dzięki, że to powiedziałaś, bo zobaczcie, jak to mocno wybrzmiewa i czasami my się też na tym zatrzymujemy. No przecież ja już byłem. Ostatnio na jedną z moich relacji odpisał taki gość, którego nie ukrywam, no tak napisał, że mnie zamurowało. Postanowiłem, że skomentuję jemu w prywatnej wiadomości jedną rzecz. Bo napisał coś takiego. Wiceprezydent, tak, znaczy osiągnąłeś stanowisko wiceprezydenta i jeszcze się uczysz? Zobaczcie, co to pokazuje, jak myśli większość ludzi. Że gdy osiągnie sukces, już przestanie się uczyć. Prawda jest taka, że my uczyć się nie powinniśmy przestawać do końca życia. Bo życie nowe doświadczenia za każdym dniem nam pokazuje. Czyli uwaga, wiedza, jaką gdzieś zdobyliśmy, już jest wystarczająca, żeby wieść całe życie ok? Później się okazuje, że nie. To jest to, co powiedziałaś, że jedno szkolenie nie zmieni nic. Po co jest cykl szkoleń? Po co firma robi je kolejne? Po co robi szkolenia w temacie zdrowia? Po co robi szkolenia w temacie rozwoju? Po co robi szkolenia w temacie biznesu? W temacie zarabiania pieniędzy? Przecież, przepraszam bardzo, wszystkie te trzy wyzwania u ludzi my mamy do dyspozycji w naszej szansie. Ale żeby się to zadziało u ludzi, to muszą przejść przez tą kolej, jakby przez te szkolenia po kolei, tak jak idziemy do szkoły i nie idziemy na jedną lekcję języka polskiego, jedną lekcję matematyki, tylko jest cały program szkoleniowy, żebyśmy my załapali wszystko. I czasami jak ja widzę, jak ludzie mówią, no ale ja już byłem na LDS-ie, ale każdy jest inny. Ja już byłem na BDS-ie, ale każdy jest inny. Mimo, że są te same szablony,
materiałów to przychodzi i mówi ktoś inny, powie z innej perspektywy, powie z innego doświadczenia, bo on ma inne doświadczenie niż ten poprzedni. I jak ludzie tego nie widzą, to dla mnie pokazują już jedną rzecz. Nie dorósł jeszcze do tego, co my tu mamy. Trzeba mu dać czas, niech sobie dorasta, niech czeka, niech się rozwija, a my idziemy dalej szukać następnych. Tych, którzy rozumieją, że to jest proces, tak jak czemu ludzie idą na 40 lat do pracy? Przecież ta praca w tym samym dniu będzie taka sama. Czemu go wysyłają też na szkolenie kolejne w pracy? Czemu jedzie? No bo musi, bo go wysyłają, to musi. Ale pewnie sam by nie pojechał. I dlatego nie zarabia tyle, ile mógłby, nie ma takiego zdrowia, ile mógłby, nie dostaje awansu, jaki mógłby, bo nie chce nic od siebie dać. I to jest to, co piękne pokazałaś. Mamy trzy drzwi, to trzy szkolenia trzeba wziąć pod uwagę. I ktoś, kto chce odnieść sukces, to tak jak się w tej naszej branży mówi, to jest od eventu do eventu. My robimy pracę od eventu do eventu i na event zabieramy ludzi po to, żeby otworzyć im umysły. Umysł w rozwoju, umysł w finansach i umysł w zdrowiu. Pięknie to powiedziałeś. Dokładnie tak jest. Dzięki Ci za to, bo do mnie to też bardzo gada i tylko ci ludzie, którzy rozumieją, że to jest cykl i zapraszają na te szkolenia coraz więcej ludzi, powodują, że ten zespół ich rośnie, awansują coraz więcej, bo to jest metoda na zbudowanie tego biznesu. Daj zdrowie temu, kto chce zdrowie, to wysyłaj zawsze informacje o konferencjach zdrowia i innych dotyczących zdrowia, eventach. Ktoś, kto potrzebuje rozwoju, wysyłaj informacje i zapraszaj, zabieraj jak najwięcej ludzi w temacie rozwoju, bo rozwoju każdemu jest potrzebny rozwój. Każdemu, tak jak każdemu zdrowie. A temat eventów finansowych jest po to, żeby ludzie łatwiej, prościej i lepiej zarządzali swoimi finansami i lepiej zarabiali. Bez szkoleń jesteśmy w nosie. Oczywiście też same szkolenia sprawy nie załatwią, tylko musimy brać wiedzę z tych szkoleń i wdrażać w życie. Dobra, ale żebym się nie rozgadywał. Zapraszam Magdę. Dzięki, Karolina. Zapraszam Magdę. Jakie twoje wnioski, jakie twoje lekcje? Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Ja wyniosłam z tego taką lekcję dla siebie, że aby mieć czyste serce z dobrą intencją, trzeba też podchodzić do siebie z wiarą taką w siebie, z wiarą w drugiego człowieka i być tu i teraz na 100%. I też, żeby codziennie pracować nad starymi schematami, żeby jak gdyby nadprogramować te swoje, jak gdyby też nowe, żeby właśnie stawać się coraz to lepszym człowiekiem i być wdzięcznym za całe dobro, które mnie otacza. I też, żeby wychodzić z tej swojej strefy komfortu, żeby przełamywać swój dyskomfort, zrobić coś, czego się boję. Ja na przykład mam tak, że no, też utożsamiam się z Beatą Glińską, która mówiła, że na samym początku bała się dzwonić. I jak sobie postanowiła, że będzie dzwonić, to dzwoniła, liczyła raz, dwa, trzy, cztery, nikt nie odbierał, dobra, sprawa załatwiona. No to nie, bo to sami siebie oszukujemy. No i właśnie no, to tak, żeby tak właśnie nie robić, bo tylko działa, nie działa. Więc żeby no, przede wszystkim zmienić ten swój schemat myślenia, być tak ze sobą szczerym i solidnie dzień w dzień pracować nad sobą, nad swoim umysłem, tak małymi krokami, powiedzmy, dochodzić do właśnie do tego szczytu. I jak będziemy sami też o sobie dobrze myśleli, no to nasze myślenie wpłynie też na nasze działanie i będzie kreowało naszą rzeczywistość i po prostu to też będzie się działo. Będzie się spełniało to, o czym myślimy i mówimy. A powiedzmy też mówiąc, uświadamiamy swój umysł, że słowa mają moc. I jeśli my myślimy pozytywnie, to przyciągamy dobro. A jeśli negatywnie, no to smutek, złość, frustrację. A jeśli dzielimy się dobrem, no to ono do nas wraca, często z większą mocą i energią, nawet jakbyśmy się tego nie spodziewali. Więc też bądźmy uważni na drugiego człowieka, bo tak jak ktoś powiedział właśnie tutaj na tej konferencji, na tym szkoleniu, że nasze dobre słowo, zainteresowanie może zmienić komuś dzień, a nawet życie. Więc to tyle z mojej strony. Dziękuję. No właśnie, jak pięknie pokazałaś różne obszary, zobaczcie, tego, co rozwój osobisty na takim szkoleniu jak LDS pokazuje. My mamy pewne schematy, bariery czy obawy. I jak je pokonać? Tak jak tu powiedziałaś właśnie, dzieje się coś przez historię innych ludzi, którzy mówią, że mieli to samo wyzwanie,
i pokonali go, mówiąc sobie właściwe rzeczy. A co się dzieje, kiedy my mówimy rzeczy niewłaściwe? My sami siebie sabotujemy i później dziwimy się, czemu nie mamy rezultatu i mówimy najprostsze rozwiązanie, bo tak umysł podpowiada, ja się do tego nie nadaję. Bzdura! Bzdura na resorach. Nie nadaje się. Mam zły program myśleniowy w głowie i dlatego pewne działania wykonuję, które mnie sabotują. Jak zmienię ten program, nagle się okazuje, że mogę zrobić i Beata, która była właśnie na tym, co wypowiadała się, zrobiła rezultat gigantyczny i co? I nagle się nadaje? Widzicie, to jest niesamowite. Nie ma tak, że się nie nadajemy. Mamy złe programy w głowie i dlatego rozwój jest kluczowy, bo może poprzestawiać mi, przełączyć kabelki w głowie i ja zobaczę, że mogę się tym podzielić z innymi. Może nie być problem z dzwonieniem, kiedy ja sobie to inaczej wytłumaczę, zobaczę w tym wartość, zmienię myślenie. Pięknie to pokazałaś. Dzięki ci, Madzia. Rób robotę, bierz telefon, dziel się informacjami z ludźmi, bo jak my naprawdę sobie, zobaczcie, uświadomimy, my sobie wytłumaczymy, jak ten biznes jest wartościowy, jak ta szansa, ten sposób zarabiania, ten sposób funkcjonowania, to środowisko, ta wiedza o zdrowiu, o rozwoju, o finansach jest unikalna, jest gigantyczna, jest cudowną wartością, to ja nie będę się bał zadzwonić, tylko ja będę pragnął zadzwonić, bo ja chcę się tym podzielić z największą liczbą ludzi. A nie będę trzymał to dla siebie. Jak sobie to wytłumaczę, poprzestawiam kabelki w głowie, nagle u mnie było to samo. Ja wziąłem telefon i zacząłem dzwonić jak szalony. Ludzie powiedzieli, co się z tobą stało. Tak się to zmieniło, a na początku bałem się jak diabli, bo nie wytłumaczyłem sobie, ja nie byłem przekonany i nie byłem pewny w 100%, że ja mam zarąbistą rzecz do przekazania. Jak wypełniłem głowę swoje myśli tym, jak to jest gigantyczna szansa, jak to jest wspaniała rzecz, którą chcę się podzielić, to dzisiaj mogę o tym powiedzieć każdemu. Nawet z kimś porozmawiać, kogo spotkałem i 2 minuty go poznałem. Nie ma żadnego problemu z tym. Czy on skorzysta, czy nie, to jest inna bajka. Ale ja nie mam problemu o tym powiedzieć nawet drzewom w lesie, mimo że mnie nie rozumieją. Dzięki ci, Madziu. Zapraszam Kingę. Kinga Wiktoria Leszkowicz. Jakie ty masz lekcje z LDS-a? Kochani, lekcji mam dużo, ale opowiem o jednej, żeby też tutaj dać czas prelegentom innym. W ogóle zacznę od tego, że ja LDS wykleiłam na mapie marzeń. I kiedy został włączony pierwszy slajd, zaczęłam tą górę i ten szlaczek, to sobie myślę, no tak, ja wykleiłam górę, napis było live i na szczyt. Więc jakby już wiedziałam, że to, że jestem na LDS-ie, to już było na mojej mapie. Dawno wszechświat to dla mnie zaplanował. I teraz taka lekcja, którą najbardziej biorę, i ona się takim naprawdę pięknym procesem ułożyła, to jest lekcja pod tytułem Zakochaj się w procesie. I wszyscy mówią: skup się na drodze, skup się na drodze, skup się na drodze. No ale tak naprawdę, co to znaczy? Ja naprawdę tam poczułam, co to znaczy. I zdanie, które do tego nawiązuje, to jest: bycie liderem to codzienna praktyka. Jedno słowo, jeden chlorofil, jedno zdanie. Ja zrozumiałam, że ja mnóstwo ludzi w mojej głowie skasowałam tylko dlatego, że oni od razu byli nie na produkt albo nie na biznes. A tak naprawdę zakochać się w drodze to dla mnie znaczy też kochaj, bardziej kochaj. Ja to bardzo na medytacji poczułam. Poczułam naprawdę takie uwolnienie olbrzymiej miłości, że tak naprawdę to zakochanie się w drodze to jest towarzyszenie ludziom, robienie codziennych kontaktów, bycie z nimi w troskach, nawet wtedy, kiedy nie są na nie. Zrozumiałam, że na tym po prostu mam się skupić i mam się tą drogą też bawić. I słuchajcie, żeby jeszcze bardziej to zrozumieć, to my z mężem przyjechaliśmy do Kielc dzień wcześniej. I mówię do mojego męża: słuchaj, jest taka akcja na Facebooku, hashtag kamyczek. I polega to na tym, że bierzemy płaskie kamyki, malujemy je, podpisujemy z tyłu hashtag kamyczek i dajemy kod zameldowania. I Jarek mówi: no i po co z tego? Ja mówię: słuchaj, zobacz, ile będę miała roboty z moją córką. Trzeba kupić farby akrylowe, te kamyczki znaleźć, namalować, zaznaczyć hashtagiem. Wtedy pójdziemy do parku, zostawimy te kamyki. Jakby cały czas opowiadałam o drodze
i o tym, że będziemy się z tym bawić. I słuchajcie tego. Idziemy z Jarkiem w Kielcach na spacerze i co ja znajduję? Kamyczek, hashtag z kodem Kielce. Słuchajcie, ja zrozumiałam, ja w ogóle nie myślałam o tym, żeby znaleźć ten kamyczek. Ja tylko myślałam o tym, żeby się świetnie bawić, malując z córką te kamyczki. I myślę, że bardzo zrozumiałam, jak mam działać z miłością, z byciem właśnie takim liderem blisko ludzi codziennie. Także wielkie dzięki. Dzięki piękne. Zobaczcie, jaka cudna lekcja, jakie zrozumienie z zupełnie innej perspektywy. No właśnie, jaką my mamy intencję i na czym koncentrujemy uwagę? Jak koncentrujemy uwagę tylko na rezultacie, to zobaczcie, nie widzimy innych rzeczy. A ile tu jest pięknych innych historii, tu pokazałaś swoim przykładem, jakby swoją perspektywę zupełnie innego spojrzenia. Każdy, zobaczcie, z nas jest inny i potrzebuje czegoś innego. Jeden potrzebuje bardziej osadzić się na rzeczowym argumencie, bo jest zadaniowcem, na cyfrach i tak dalej, i to go rajcuje, tu idzie do przodu, mówi kurde, petarda. Inny bardziej lata gdzieś, bo jest wizjonerem, tu jeszcze inny bardziej miłością chce się dzielić i to przekazywać, i tym zaraża. Każdy z nas jest inny i inny zespół będzie budował, bo tym emanuje. I każdy powinien znaleźć dla siebie właśnie tą drogę. I LDS pokazuje, że możesz to robić tak, jak tobie w sercu gra, jak tego chcesz. I też możesz odnieść sukces. A jak my jesteśmy prowadzeni przez niektórych ludzi, którzy są inni niż my, to często ten przekaz tych liderów nie dotknie tego obszaru, bo on o tym nie umie powiedzieć, bo on jest inną osobowością. A LDS pokazuje różnorodność. Tam jest tak dużo ludzi, tak dużo różnych sposobów, jakie oni znaleźli na ten biznes, że bez tego nie ma szans odpalić coś w nas, co nagle, tak jak tu Kinga odkryłaś, mówisz, kurde, ja mogę to robić tak. No właśnie. Znaleźć swój sposób. Oczywiście robić trzeba te same rzeczy, które przynoszą efekt. Ale w taki swój sposób, zgodny z moim serduchem, przekonaniami, wartościami i moją osobowością. I tu jest niezbędny LDS, bo pokazuje różnorodność. Sukcesy różnych ludzi, bardzo różnych osobowościowo. Dokładnie tak. Dzięki Ci, Kinga. Piękna, piękna lekcja, piękne wartości. Idźmy dalej, róbmy tak, żeby to z nami grało. I musimy to znaleźć. Pięknie. Zapraszam drugą Kingę. To widzę, że teraz będzie po kolei. Kinga, Kinga. Cześć, Co ty kochani. zabrałaś? Jakie ty masz lekcje? Zabrałam pół zeszytu notatek. Tylko nie opowiadaj, please, wszystkiego z notatek, tylko najważniejsze rzeczy. Dlatego mówię, że jakbym miała zdania ważne przeczytać, to byśmy do końca Zooma spędzili z notatkami. Co najważniejsze, dla mnie LDS, ja wiedziałam, że to będzie petardyczne szkolenie, dlatego ja już wszystkim wcześniej opowiedziałam, że to będzie, chociaż nigdy nie byłam wcześniej na LDS-ie, ale po Ale detach. czułaś. Ale Czułam czułaś. intuicyjnie i też Tak po jak szkoleniu. wielu przedmówców też czuło, tak? Kinga, wcześniej Karolina i pozostałe osoby. Dokładnie tak. I dlaczego się to potwierdziło tak naprawdę? Dla mnie to jest szkolenie kompletne. Ja wiedziałam, że będzie rozwój, że będzie procesowo, ale nie wiedziałam, że będzie tak kompletnie, bo dla mnie tam można zbudować cały most wiary, bo jest i o biznesie, i ja sama wyciągnęłam parę lekcji takich bardzo konkretnych, jakich zdań używać, jak rozmawiać z ludźmi i tak dalej, i dużo merytorycznych argumentów, co, jak, dlaczego. Natomiast to, co dla mnie osobiście najważniejsze, i myślę, że to też dla mnie taka lekcja. Bo często jak opowiadamy jakąś historię ludziom, to skupiamy się na tym, co jest super, co jest pozytywne. A to, co ja sama u siebie zauważyłam i w zespole, jak rozmawiałam z poszczególnymi ludźmi, co największe wrażenie zrobiło na ludziach, to to, że ta droga i ten proces nie jest idealny. I teraz był taki ogromny wydech, przyznam, że we mnie również, że ja zrozumiałam, że ja
Próbowałam być bardzo mocno wojownikiem w swoim życiu. I właśnie jak kupiłam książkę Beaty Kapcewicz Skok Kwantowy, to Beata napisała mi tam zdanie: patrz sercem. I ja ciągle to słyszałam i ciągle czułam tak, myśli plus emocje, myśli plus emocje, ale ja, ponieważ się wychowałam w domu, gdzie nie za dużo się mówiło o emocjach, ja zawsze robiłam wszystko, bo powinnam, bo wydawało mi się, że tak to powinno wyglądać. Starałam się być profesjonalistką, natomiast zawsze miałam takie trochę wyzwanie z tym sercem, w sensie, że ja do któregoś momentu w swoim życiu nie potrafiłam określić, co ja czuję, bo ja wiedziałam, że ja robię, co powinnam, ale czy ja to czuję? I powiem wam, że był taki moment właśnie, i to jest piękne w LDS-ie, że to nie jest tylko teoria, słucham, tylko to jest właśnie wprowadzanie nas w proces. Ja nie pamiętam, kiedy się tak rozpłakałam, jak na BDS-ie, że aż nie mogłam się powstrzymać, bo aż się zanosiłam wewnętrznie od płaczu. I ja po prostu tego doświadczyłam. Doświadczyłam emocji i doświadczyłam tego, że właśnie mam się zakochać w tym nieidealnym procesie. I że też zdanie a propos tego prawa procesu, że lider nie staje się liderem jednego dnia, tylko każdego dnia. Tak I jest. to, co zobaczyłam też i po wnioskach chociażby ludzi, po moich doświadczeniach, że większość z nas nie ma problemu tak w 100% ze zrozumieniem biznesu, ze zrozumieniem marketingu sieciowego. No jest plan marketingowy, tak? Jest to jasno wyjaśnione. Są produkty, są historie, pomogło mi, wielu ludziom, okej. Ale tak naprawdę większość z nas ma właśnie wyzwanie z samym sobą i właśnie to, co pomaga zrobić LDS, to właśnie uwierzyć w to, że ja mogę, że inni mogą, a ja oprócz tego, ja w końcu nie tylko zrozumiałam na poziomie teoretycznym, ale poczułam w sobie, co znaczy właśnie być w tym procesie nie tylko sama, ale z ludźmi. Bo ja zrozumiałam, że w końcu mogę siebie pokochać i jakby pokochać tą firmę, to co tu się dzieje, te możliwości nie tylko za to, jak jest super, tylko właśnie w tej nieidealności, w tym, że my popełniamy masę błędów. Wtedy, kiedy nie Że, idzie na przykład, tak, wtedy, w tym, kiedy że nie idzie wielu tak, ludzi. jak potrzeba. I to jest normalne, to nie jest koniec świata, o Jezu, ja się nie nadaję, o jednak to nie dla mnie. To jest właśnie to, tak. I pokochać ten proces u ludzi. I właśnie, że w tej nieidealności ja mam być, to są właśnie te emocje, żeby dać sobie prawo, nie tylko, wiecie, bo ja ciągle szukałam i myślę, że wielu ludzi tak ma, tych idealnych emocji, bo ciągle się słyszy, wow, temu super idzie, tu jest sukces, ale mało się właśnie mówi o tym, ile kto musiał przejść tej drogi, żeby tam dotrzeć. I to jest w pełni dla mnie pokochanie procesu. W tych schodach, że jest super, jest ściana, jest super, jest ściana, jest super, jest ściana. I co jakiś czas jest ściana. I mówienie o tych ścianach jest dla mnie wyzwalające. I ja zrozumiałam, że ja właśnie mam być i w tych ścianach, i w tych wzlotach, i w sukcesach, ale to jest równowaga. I ja w tym mam towarzyszyć i sobie, i swojemu zespołowi, który też ma Nie ściany. bać się tego, że to jest, nie katorżniczyć, o Jezu, to tylko mnie spotyka, to spotyka każdego w tej drodze. Różnica polega tylko na tym, czy ja wiedząc, że tak jest, idę pomimo wszystko, czy się poddaję w tym, bo jest trudno. I to jest Pięknie. właśnie definicja wytrwałości. Bo gdyby Tak jest. wytrwałość była tak prosta, że wszyscy by szli i byłoby super, no to każdy by miał sukces, każdy by był prezydentem i wszystko by było super. A właśnie wytrwałość to jest umieć wytrwać pomimo bólu. I Tak, takim właśnie właśnie. wtedy, kiedy jest trudno, wtedy, kiedy nie idzie, wtedy, kiedy są wyzwania, kiedy są trudności, kiedy się wszystko na głowę sypie. Tu jest lekcja wytrwałości, tu jest sprawdzam cię, jak w pokerze. Dokładnie. Tak To jest. jest, i Tu właśnie jeszcze to jest, zabrałaś. Co i jeszcze to zabrałaś? jest, to są te turbulencje, o których też Beata mówiła, i to jest właśnie to sprawdzam cię, i to jest jakby zapłacenie tej ceny za sukces. I kolejna rzecz to jest właśnie to, że nie ma, że przeszłość umarła. Nie ma tego, co za mną. Jest tylko to, co przede mną, jest dziś i to, co przede mną. Czyli ja mam dzisiaj wybór. Co będzie dzisiaj i co będzie jutro? A to, co było, tak naprawdę ja mogę z tego, oczywiście warto z tego wyciągnąć lekcje i wnioski, ale to już się Trzeba, nie liczy. To trzeba. już się nie Tak, liczy. tak. Liczy się to, co Liczą dzisiaj się wnioski, i to, co które jutro. zabierzemy i wprowadzimy w życie, bo to są lekcje. To są lekcje, tak jest.
Tak, ale ta koncentracja na to, co mogę, bo my często się blokujemy, bo coś nam nie wyszło, bo coś gdzieś, cały czas ta nasza uwaga, było takie zdanie, nie pamiętam teraz, że energia podąża za uwagą, tak? I teraz, jeżeli moja uwaga jest w przeszłości, to ja się koncentruję na przeszłości, więc jakby blokuję się, odwracam się od przyszłości, a w momencie, kiedy moja uwaga jest w przyszłości, to ja się koncentruję na tym, co mogę dzisiaj, na co mam wpływ. Na przeszłość nie mam wpływu, na przyszłość mam. Więc też dla mnie kluczowe, no to, że Dokładnie. świat jest naszym lustrem, że jeżeli coś jest nie tak, coś nas spotyka, no to pytanie, co ma mi to pokazać we mnie samej? Co ta sytuacja ma mi pokazać we mnie samej? No dla To mnie sprawdza. mnie to uczy, tak. Po co to jest? Po co to jest? Dokładnie tak. Więc dla Co mnie jeszcze? to szkolenie petarda pod każdym względem, przekonanie do wszystkiego po prostu urosło i przede wszystkim mówię, dla mnie kluczowe jest to, że to nie jest tylko teoria, ale ja tego doświadczyłam, ja to nie tylko zrozumiałam, ale ja to poczułam. I to mi dało pewność i po prostu zmianę w sercu. To tak jak właśnie wy mówicie, poprzestawianie kabelków w mózgu. Ja tego doświadczyłam i widzę, jak wiele osób po szkoleniu też tego doświadczyło, więc dla mnie jest to szkolenie kompletne. I na koniec powiem tylko tak. Jedna z osób, ta moją relacja a propos, gdzie byłam i tak dalej, że na szkoleniu napisała, Boże, nikt by mnie nie zmusił za żadne skarby, żebym poświęcił weekend na szkolenie. A ja mu odpisałam, a mnie nikt by nie zmusił za żadne skarby, żeby na takim szkoleniu się nie pojawić. I to też pokazuje różnicę podejścia, tak? Ale dla mnie ja sobie nie wyobrażam już, żeby ani mnie, ani mojego zespołu nie było na kolejnym LDS-ie. Tu się dzieje magia, tu się dzieją cuda i tu się zmienia życie, serce, umysł, wszystko naraz się zmienia, więc Wszystko. trzeba tam być. Tyle ode mnie. Jakaś katorżnicza sprawa to szkolenie musiało być dla tego gościa. Nikt by mnie nie zmusił, żebym pojechał. No, Pytanie, fajne na jakich właśnie. szkoleniach kto bywał, nie? Tak. Bo to jakaś katorżnicza sprawa, takie szkolenie. Jezu, wypiorą mózg i będę innym człowiekiem. Nie, nie, ja chcę zostać w swoim świecie. Okej, zostań. Nikt cię nie zmusza. Dzięki, Kinga. Dzięki za twoje lekcje. Małgosię zapraszam. Małgosię zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja co zabrałam ze szkolenia? No, tych wniosków i lekcji było bardzo dużo. Jeszcze nie wszystkie sobie poukładałam w głowie na spokojnie. Dla mnie bardzo ważnym takim zdaniem było, że życie i biznes to podróż. I właśnie, żebyśmy się zakochali w tej podróży. Cel osiągniemy, ale pierw musimy pokochać podróż. I wiadomo, że jak idziemy na ten szczyt, to będą schody. I przy każdym. Coś mi tu wyskoczyło. Słychać się słychać dobrze, Tak, tak. ale coś mi wyskoczyło. I także, no, pokonując każdy stopień, to tak jakbyśmy zdobywali w grze następny level. I potrzebujemy, często te stopnie są po to, ten przystanek stop, żebyśmy właśnie, pokazuje nam, że powinniśmy zdobyć nowe kompetencje, żeby pójść dalej. Także musimy sobie zdać sprawę, że połączenie serca z rozumem też właśnie po to nam Matka Natura da te dwie rzeczy, żebyśmy to połączyli i z tym szli do ludzi. Mniej, żeby analizować, więcej działać. Bo ja przynajmniej bardzo dużo analizuję, a jak, a co, a ten, a A już działanie. wszystko wiesz, a już Tak. wszystko masz gotowe, Małgosia. Nic już nie analizuj, zapierniczaj. Także nie muszę wszystkiego umieć. Tak. Ale mogę się wszystkiego nauczyć, Tak bo w jest. ciągu 6 miesięcy mogę zdobyć nowe kompetencje. Wszystko, co mam w sobie, co w sobie zobaczę, również zobaczą ludzie na zewnątrz. Czyli też jest taka ważna spójność bardzo, żebyśmy to, o czym mówimy, żebyśmy to czuli, bo ludzie wyczują nasze właśnie emocje, z czym my do nich przychodzimy, czy my przychodzimy właśnie z tym sercem, czy z biznesem takim, Tak, ale czy idziemy z po intencją prostu tylko złotówki, widzimy, czy interesem, że tak idziemy powiem, żeby do zrobić. człowieka. Tak Tak. jest. No i oczywiście, jeżeli ktoś mnie będzie próbował odwieźć z tej drogi na szczyt, to powinna mu powiedzieć, że to jest mój szczyt. I ja na niego pójdę. Jeżeli chce pójść, to może i ze mną, a jeżeli nie, to ja i tak tam dojdę. Z nim Dokładnie czy bez tak. niego. No i najważniejsze, co sobie napisałam na lustrze. Życie jest piękne każdego dnia. Kocham cię. No właśnie, no właśnie. I od tego zaczynamy. No właśnie.
Jakie to jest cudne, kiedy człowiek patrzy na to, to jest moja góra. Jak jestem, zobaczcie, bo jeżeli jestem zdecydowany na coś, to tak jak facetowi się podoba jakaś kobieta i odwrotnie. Taki przykład. Ja uwielbiam te przykłady, bo one są najbardziej wymowne, bo każdego człowieka to dotyka, albo prawie każdego, i doskonale wie, o czym mówię. To nikt mu, to może mu cały świat wszyscy mówić, że ona się do ciebie nie nadaje, ona ci nie pasuje, i tak dalej. Pierdziel się, to jest dziewczyna, z którą ja chcę być całe życie. Nie interesuje mnie twoje zdanie. Jak my mamy to w sercu, zobaczcie, nie w rozumie. W sercu. I to, co tu robimy, też musi być w sercu. I nie interesuje mnie. Nie chcesz iść na tą górę, to nie idź. Ja idę. To jest moja góra. To jest mój szczyt. Dzięki ci, Małgosiu, za twoje lekcje. Kapitalnie wprowadzaj w życie i zasuwamy, żeby na kolejnego LDS-a mieć jeszcze więcej ludzi. Jeszcze więcej ludzi. Irina, zapraszam ciebie. Dobry wieczór, kochani, i gratuluję wszystkim poprzednikom waszych cudownych wniosków. Moje powtórzyłyby się wielokrotnie, dlatego postaram się powiedzieć o czymś innym, bo całkowicie z wami się zgadzam. Od każdego z was biorę to, co wy wynieśliście. Ja najpierw chciałabym podziękować mojemu zespołowi. Po pierwsze, że tam był. Po drugie, że podjął decyzję i naprawdę sprawdził się. My tam się sprawdziliśmy jako pojedynczo, jako osoby i jako zespół. Ja odpuściłam matkowanie i dałam przestrzeń moim ludziom. Więc ktoś organizował noclegi, ktoś organizował obiady, ktoś pilnował parkingu, ktoś pilnował miejsc. Więc to było cudowne patrzeć, jak ludzie biorą odpowiedzialność za coś, za jakąś małą działkę i w tym są całą sobą. Więc gratuluję po prostu mojemu zespołowi i bardzo, bardzo dziękuję, że byliście, że towarzyszyliście mi również w moim procesie, bo ja odebrałam mnóstwo lekcji liderskich przede wszystkim. Tutaj powtórzę się za Kingą, tak, bycie liderem jest procesem i procesem codziennej praktyki. Co to znaczy, że właśnie jak patrzę na drugiego człowieka, czy ja chcę narzucić swoją wizję, swoje patrzenie, czy jednak użyję tutaj prawo wpływu i uszanuję, że nas jest 8 miliardów osób i każdy ma swoją perspektywę i to on, i nie chodzi tutaj o rację, tylko o relację. Albo masz rację, albo masz relację. To jest jedna z lekcji. Druga lekcja, którą odebrałam, to jest o potrzebach. Niby takie proste, że mamy tylko spłyciła, nie pamiętam, kto o tym mówił, że są potrzeby racjonalne i emocjonalne. Czy to była Beata, czy to była Joasia, ale zaskoczyło mnie rozwiązanie, że na potrzeby racjonalne rozwiązaniem są potrzeby emocjonalne i odwrotnie. Na potrzeby emocjonalne rozwiązaniem są potrzeby właśnie racjonalne. Dla mnie to było coś wow, niby takie proste, a nigdy tego w ten sposób nie widziałam, nie odbierałam. Kolejne prawo, prawo oczywiście, że prawo procesu, że droga, że życie to podróż. Słyszałam już kilka razy tą historię Beaty o tym samolocie, ale nigdy nie opowiedziała nam w ten sposób o turbulencjach właśnie, o tym, że na turbulencje trzeba się przygotować i wykop studnie, zanim zrobisz się spragniony, tak? Czyli taka nasza przezorność, takie nasze działanie z wizją do przodu. Cudowna historia, biorę ją do siebie, dla siebie. No i oczywiście, że prawo pokrywki. Zdałam sobie sprawę, że w pewnych kwestiach jestem pokrywką również dla mojego zespołu. I wczoraj obiecałam, że się poprawię, bo mieliśmy tuż po LDS-ie nasz grupowy Zoom w poniedziałek. Kochani, nigdy nie było takiego Zoomu. Siedzieliśmy 2 godziny i nikt nie chciał się rozłączać. Ludzie się dzielili takimi sprawami, że ja na koniec się rozpłakałam i nie byłam w stanie już siebie wydusić nic oprócz wdzięczności, bo tylko to mi pozostało po waszych cudownych wnioskach. I z tym chyba was zostawiam. Wielkie, wielkie dzięki za wszystko. Nie wyobrażam sobie, żeby na LDS-ie nie być. Sprzedaliśmy naprawdę już bardzo dużo biletów w pierwszym dniu. To znów zespół właśnie się sprawdził, bo każdy poszedł krok dalej, powiedział: idę dalej, zabieram kolejne osoby ze sobą. No i tyle.
Wielkie dzięki, że jesteście. Dzięki wielkie, bo zobaczyły osoby wartość w tym dla siebie. Jak zobaczymy i zrozumiemy wartość, zobaczcie, to się z automatu chcemy tym podzielić z innymi. Nie ma z tym problemu, żeby się z tym podzielić. Nie ma z tym wyzwania, żeby wziąć telefon i zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że jest coś takiego. Zobaczcie, to jest tak samo się tyczy tego, czy ktoś boi się wziąć telefon i zadzwonić z tym pomysłem do ludzi, bo nie masz pewności, dlatego się boisz. Bo gdybyśmy nawet mieli pewność, ale jakieś obawy, obawy w sensie czy siebie, czy czegokolwiek innego, to im większa jest w naszej głowie pewność, że mam cudowną rzecz, mam złoto na ulicy znalazłem. Trzeba iść pozbierać. Biorę telefon, dzwonię. Ktoś nie chce, dobra, spadaj. Przepraszam za wyrażenie, dzwonię do następnego. Jak nie ty, to następny. Ja ci nie będę prosił, żeś ty złoto zbierał. Jak ja wiem, że to jest złoto. To jest to, co powiedziałaś. Jak wiecie, bo widzieliście, bo doświadczyliście zmiany, widzicie tą wartość, bo ją widzieliście, słyszeliście, dotykaliście, doświadczaliście. To nie ma problemu z tym, żeby zadzwonić, wziąć bilety. Dobra, ja to. I ja chcę, żeby inni też pojechali, bo widzisz, co tu jest grane, jaka zmiana tutaj jest, co nas czeka. Dzięki, Jeżeli mogę, Irina. Norbercie, jeżeli mogę jeszcze jedno Oczywiście. zdanie, które najbardziej do Oczywiście. mnie przemówiła, przemówił do mnie Tomasz Zabawa, że między bodźcą a reakcją to jest ta przestrzeń na naszą wolność. Ja po to zdanie przyjechałam. Słyszałam o tym nieraz, bo no, jako lider chciałam być na każdym szkoleniu Joanny i Beaty i zaliczyłam w cudzysłowie. Byłam na każdym szkoleniu, ale byłam tam sama. I kilka razy słyszałam to zdanie, ale dopiero teraz zrozumiałam, na czym polega ta wolność. To nie jest wolność finansowa, to nie jest ta wolność, której ja szukałam. To jest wolność wyboru, moje reakcje na to, co się dzieje dookoła. Bo to ja Jest. nadpisuję to znaczenie. Mam prawo wyboru. Na tym polega moja wolność, czyli między moimi uszami. No i zabieram książkę Frankla, chciałabym ją przeczytać, chociaż wiem, że temat wojny jest bardzo trudny, ale zrobię to. Właśnie ze względu na to jedno zdanie, jak on w tamtych warunkach Jest tam bardzo dużo wartości, tak, bardzo zdołał dużo przeżyć. wartości. Dlaczego ludzie, niektórzy przeżyli wojnę, a niektórzy nie przeżyli? O tym, co mówisz przed chwilą, między bodźcem a reakcją jest czas na moją decyzję i każdy może podjąć ją taką, jaką chce. I po to Dokładnie. jest właśnie, po to są takie szkolenia, po to jest ten rozwój, żeby zrozumieć, że my naprawdę możemy podejmować decyzje, jakie chcemy, tylko zależą one od tego, czego mamy więcej w głowie. I to trzeba w głowie pozmieniać. Jeżeli mamy dobre środowisko, dobre książki, dobre narzędzia, dobrych ludzi wokół, to będziemy mieć właściwe reakcje i życie nasze będzie lepsze. A jeżeli nie mamy, to niestety życie przeleci przez palce i będą niektórzy gadać w ten sposób, a nikt by mnie nie zmusił do takiego szkolenia. No to jest prawo wyboru. To jest właśnie ten bodziec i reakcja taka, a nie inna. Dzięki ci, Jest. Irina. Dokładnie Ostatnie tak. zdanie już, Norbercie, którego też jeszcze nikt nie powiedział, że to nie trening czyni mistrza, tylko mistrzowski trening, czyli ten, kto ciebie trenuje. A nas trenują naprawdę mistrzynie. Ja nie zdołam słów dobrać tych odpowiednich, naprawdę mistrzyni, czy Asia, czy Beata, czy ty, Norbercie. Wy jesteście mistrzami w tym, co robicie, więc naprawdę my już jesteśmy wygrani, że was mamy do naszej dyspozycji. Więc wielkie, wielkie dzięki za to, że jesteście, za to, że wspieracie. No i jesteśmy razem z wami w tej drodze. Wielkie dzięki. Dzięki, dzięki wielkie za to, co powiedziałaś. Ja tu chciałbym taką rzecz dodać, którą słuchajcie w międzyczasie, bo Kacper nasz też był na LS-ie i wyciągnął niesamowite rzeczy potrzebne do swojej pracy, którą wykonuje, bo z nami biznesu sieciowego nie robi, ale pojechał, żeby nauczyć się rzeczy, które może wykorzystać dla siebie. Niesamowite lekcje wziął i jedną z takich lekcji, jakby jedna z takich lekcji dała mu przestrzeń do tego, że zobaczył, gdzieś znalazł, słuchajcie, jest taki ranking, wysłał mi ten ranking, ja nie pamiętam firmy, która to zrobiła, ranking zarobków ludzi w Polsce, w jakich przedziałach procentowych, jakie zarobki są poszczególnych osób, czyli dochody. I nie wiem, czy wiecie, ale dyrektor krajowy w Duolife to
ma taki zarobek, jak, uwaga, 4% ludzi w Polsce. I to się wiąże z tym, co mówiłaś. Międzynarodowy to jest, uwaga, 2% ludzi w Polsce. Generalny 1% ludzi w Polsce. A wiceprezydent i wyżej, to jest, uwaga, 0,8% ludzi zarabia takie pieniądze. I tu się pojawia pytanie, to co powiedziałaś, bo to się bardzo z tym łączy. Jacy ludzie uczą o życiu, o biznesie, o zdrowiu, o zarabianiu na takich szkoleniach? To są elity elit. To są ludzie, którzy umieją w życiu poradzić sobie z finansami, z wieloma innymi rzeczami, bo są, uwaga, w 1% ludzi w Polsce. To do jakich ludzi my mamy dostęp? A do jakich ludzi mamy dostęp w swoim środowisku, gdzie się uczymy, pracujemy, wzrastamy, czy jest to, są naszymi sąsiadami? Czego tam się możesz nauczyć i od kogo? A czego i od kogo możesz się nauczyć tu? Dzieci, ludzie, którzy tu uczą, są, uwaga, w 1 czy w 2% ludzi, wszystkich Polaków. Szok. Mówi, na pewno ci się to przyda, wykorzystasz to pewnie przy najbliższej okazji. Proszę bardzo, już wykorzystałem. A dzisiaj się o tym dowiedziałem. Wyobrażacie sobie to? To, co powiedziałaś. Od jakich ludzi się uczymy? Dzięki ci wielkie. Zapraszam Tatianę. Widzę, że niektórzy się nie mogą z tymi łapkami do góry doczekać już. No więc zapraszam. Włącz mikrofon, Tatiana. O, super. No, już ogarnęłam Zooma. Cześć Pięknie. wszystkim. Ogólnie przede wszystkim chciałam bardzo Wam podziękować Kindze za to, że zaprosiła mnie na takie wydarzenie, bo nigdy w życiu by nie trafiłam na niego bez niej. Jak jedna osoba powiedziała, jakiś po prostu pesymizm i to wszystko po prostu zniknęło. Stałam się pewna siebie. Jakby nabrałam więcej wiary w siebie, to co robię. I w ogóle no, czasami człowiek chce po prostu rozwijać się, chce iść, ale nie zna drogi. No. I Tak, teraz już nie wiem, zna miejsca, nie zna drogi. Tak. którą drogą pójdę. I to co zrozumiałam, wnioskowałam z tego wszystkiego, że nigdy nie trzeba akceptować dużych ograniczeń. Jeżeli czegoś chcesz naprawdę zrobić, to trzeba po prostu to robić, dążyć do swoich marzeń. Ja wiele razy na swojej drodze usłyszałam coś na zasadzie: widzę to czarno, nie dasz rady, gdzie się pchasz, nie nadajesz się, nie będziesz tego umiała, nie potrafisz, nie, no coś ty. I ja zrozumiałam jedno, że to nie jest po prostu moja decyzja, to jest decyzja innych ludzi, a te ludzie tak naprawdę nie będą decydować, nie mogą decydować zawsze, bo oni serio nie zapłacą moich rachunków, serio nie pojadą na wycieczkę, nie otrzymają samochód, no po prostu nie dadzą mi pieniądze na to moje marzenia, tak naprawdę, no dlaczego ktoś ma decydować? I teraz postanowiłam sobie jedno, że już nie jestem tym pociągiem i na dodatku jeszcze bez kółek, tylko teraz jestem taką wielką lokomotywą, która będzie pędzić przeszkody, jakie kłody, kto mi porzuci potem. Po prostu gdzieś do jego życzenia, będę do niego szła, no i nie widziała przeszkód, naprawdę. Pięknie, pięknie, ale rośniesz, w oczach to widać. No niesamowite, pamiętam jak cię pierwszy raz Uczę się spotkałem. od najlepszych. No właśnie, brawo dla ciebie, a nie od przeciętnych. Brawo dla ciebie, Tatiana, zarąbiście. To mi się podoba. Tak się wzrasta. I tego się trzymaj. Rób robotę, trzymaj się Kingi, ona ci pomoże. Zrobicie mega wyniki i zobaczcie, jak ważne jest to, bo tu cały czas o tym mówimy. Zobaczcie, jak ważne jest, żeby w takim środowisku przebywać cały czas i podjąć raz decyzję, że nigdy nie zrezygnuję z przebywania w takim środowisku jak najczęściej. Nie czasami, bo my takiego środowiska, zobaczcie, nie mamy na co dzień gdzieś w naszych okolicach. Chyba, że ktoś już z nami współpracuje i się też rozwija, to jest tak. Dlatego, jak ja słyszę, czasami ludzie mówią, ale ja już byłem na LDS-ie, byłem tam. Nie wystarczy być raz. No czemu jesz wieczorem kolację? Przecież zjadłeś obiad. Czemu myjesz zęby codziennie? Przecież już myłeś. Czemu się myłeś? Przecież się myłeś w zeszłym tygodniu. Po co się myjesz?
Rozwój osobisty i przebywanie w środowisku jest takim samym procesem. To ma być ciągłe. Jedno nam nie wystarczy, bo my ciągle przebywamy w innym środowisku, jesteśmy bodźcowani zupełnie czym innym. Dlatego raz powinna być podjęta decyzja, tak jak tu wielu z Was się wcześniej wypowiedziało, podjęłam decyzję, ja z tego nie mogę zrezygnować, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tam nie być. To mówią ludzie, którzy są świadomi wartości środowiska. Wartości środowiska. Dzięki wielkie. Zapraszam Paulinę. Paulinę Reps. Dobry wieczór. Kochani, no ja Witaj. może trochę odniosę się do tego, co właśnie Norbert powiedziałeś, czyli przełożę to trochę też na swój język względem, dlaczego powinniśmy jechać nieraz, bo tak jak w życiu potrzebujemy wakacji, prawda? I możemy odpocząć albo godzinę przed telewizorem, albo możemy wyjechać w niedzielę gdzieś z rodziną na cały dzień. Albo po prostu możemy wyjechać sobie na kilka dni w inne miejsce, całkowicie odciąć się od tej szarości dnia codziennego, zostawić to po prostu wszystko za sobą, i pojechać do pięknego penthouse'u, który wygraliśmy, bo taki LDS, jakby koszt tego LDS-a, to jest jak wygranie po prostu penthouse'u. W bardzo tanich pieniądzach, trzeba sobie to uzmysłowić. I idąc dalej tym tropem, to jedziemy na ten LDS i my już wiemy, że tam będzie coś dla nas fajnego, ale tak naprawdę jeszcze, jeżeli nigdy nie byliśmy na takim wydarzeniu, no to nie do końca wiemy, czego się spodziewać. I przyjeżdżamy do takiego miejsca, otwieramy drzwi, już jest fajnie, bo zaczynamy doświadczać tego społeczeństwa, tego wszystkiego, co tam się wydarza. I ja powiem wam z własnej perspektywy, na LDS-ie byłam pierwszy raz i jechałam ze swojego zespołu sama. I stwierdziłam, że usiądę sobie gdzieś z tyłu i najwyżej po prostu nie będę się odzywać, pouśmiecham się do ludzi, jakoś to będzie. Dziewczyny mówię ze swojego zespołu, bo generalnie należę do zespołu też między innymi Dominiki Kostro, a u Dominiki Kostro są też podzespoły, tak? I ja jestem w tym jednym z podzespołów i ja takiej nie miałam zażyłości z dziewczynami z zespołu od Dominiki bezpośrednio, natomiast kojarzyłyśmy się. No i dziewczyny bardzo ciepło mnie przyjęły, więc to naprawdę była przyjemność, ale chcę wam też powiedzieć, że dziewczyny to było jedno, ale przyjeżdżasz do miejsca, w którym widzisz totalnie obcych ludzi i okazuje się, że ty czujesz się tam po prostu bezpiecznie. Patrzysz na człowieka przed sobą, za sobą i ty po prostu osadzasz się tam i myślisz sobie, Boże, jak to jest możliwe? Ja tych ludzi totalnie nie znam. Nie wiem, kto to jest, ale ja czuję się z nimi dobrze. I jesteś tam i tak z tego takiego, wiecie, zamkniętego pączka zaczyna się tak otwierać trochę wszystko z czasem, przebywając w tym środowisku. I to jest tak jak właśnie z wejściem do tego penthouse'u. Czyli wchodzimy i nie wiemy, co tam jest, ale okazuje się, że tak, mamy jacuzzi, mamy saunę, tu jakiś masaż, tutaj coś się zadziewa. I to wszystko, o czym mówię, ten penthouse, to jest ta nasza głowa, która tam przyjeżdża. I po prostu zeruje się totalnie od tego wszystkiego, co tam się wydarzało w tej naszej rzeczywistości wcześniej. I przyjeżdżasz tam z natłukiem myśli, bo takie życie jest. Ono daje nam często w kość, my pędzimy, cały czas jest pęd. I jeżeli przyjeżdżamy na BDS-a, to jest fajnie, my sobie gdzieś tam to bierzemy, ale tak naprawdę to 3-dniowe szkolenie, ten LDS dopiero pozwala nam się w tym wszystkim osadzić. I idąc dalej, przyjeżdżasz tam, zerujesz się, nasiąkasz tym wszystkim, co tak naprawdę chcesz, żeby się stało w twojej głowie. I niejednokrotnie wydarzy się tak, że ktoś idzie przez rok, dwa, pięć w duo z takim samym wynikiem, bo nigdy się nie zetknął po prostu z tym. I tak jak Dokładnie już tak. wspomniałam, przyjeżdżasz na LDS-a, zerujesz się totalnie, słuchasz tego wszystkiego, osadzasz się w tym i wyjeżdżasz stamtąd totalnie innym człowiekiem, bo jesteś wypoczęta, twój umysł jest gotowy na to, co wszechświat chce ci dać, tak na dobrą sprawę. I dopiero teraz ta przygoda tak naprawdę zaczyna się zadziewać. Ale odniosę się do tego, co powiedzieliście, że no,
nie można tego zrobić raz, bo czy na wakacje w życiu jedziemy raz? No nie, na te wakacje chcemy jeździć jak najczęściej. My jak najczęściej chcemy się zerować, bo nawet jak pojedziemy na tego LDS-a i to się wydarzy raz i jest fajnie, my wracamy, jesteśmy w tej energii, w tym wszystkim, tylko to jest tak ze wszystkim. Ta energia, żeby się utrzymywała na tym samym poziomie, to ona musi być doładowywana sukcesywnie. Tak jest. Jeżeli my nie będziemy jej sukcesywnie doładowywać, to ona będzie spadać. To się wyczerpie, jak bateria w telefonie. Dokładnie. Więc jakby idąc tym tropem, to jest po prostu konieczne, żeby w tej energii pozostawać i żeby ona szła z tobą cały czas. Nie ukrywam, że być może to, co powiedziałam, jest tym samym, bo przed tutaj waszym szkoleniem, na którym nie planowałam się odzywać, mieliśmy też szkolenie u nas zespołowe, na którym dzieliłam się też swoimi przemyśleniami. I tak czułam, że to idzie po prostu ze mną, że to jest w moim sercu i tak ja sobie to wyobraziłam, że to jest właśnie taki chill dla mojej głowy, który ustawił to wszystko jeszcze raz i dał mi taką energię do działania. A już abstrahuję o tym, że no, skoki kwantowe to jest coś niesamowitego. Wiecie, przyjechałam na LDS-a zrobić sobie zdjęcie z Norbertem. Pierwszego dnia udało mi się, a następnego odbyliśmy niesamowitą rozmowę. Dziękuję, Norbert. Tak jak już wspomniałam, dmuchnąłeś mi w skrzydła. Szapoba. I co? Bardzo proszę. No, polecam, polecam naprawdę, bo odmieni to całą waszą pracę tutaj. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki za twoje wnioski, za twoje lekcje i za rekomendacje tego szkolenia dla innych, którzy nie byli. Dzięki wielkie, Paulina. Zapraszam Monikę. Zapraszam Monikę. Super. Ja też chciałam tylko powiedzieć, że wszystko już zostało wypowiedziane, więc gratuluję tym, co mówili. Podpisuję się dwiema rękami. Umiem tylko pisać prawą, ale lewą też się podpiszę. Cudownie było na tym LDS-ie, ale tak powiem od innej strony. Cudownie było mi się rozejrzeć i popatrzeć przeróżne osoby na sali. W przeróżnym wieku, z niesamowitym doświadczeniem. A to, co mieliśmy zrobić, te zadania, szukając nowej osoby i porozmawiać z tymi osobami, jestem zachwycona, że w dwóch zadaniach trafiłam na dużo starsze osoby, które podzieliły się swoim doświadczeniem, które pomimo swojego wieku powiedziały, że potrzebują tego jak po prostu studnia wody, bo całe życie mieli pod górę i potrzebują takiego środowiska, żeby móc być sobą i żeby móc pokochać siebie. Słuchajcie, 60-70 lat, żeby móc w końcu powiedzieć to zdanie, no ja pierniczę. Coś niesamowitego, żeby móc w czymś takim uczestniczyć. A propos, chyba tutaj Sylwestra widziałam, który jest, więc pozdrawiam go serdecznie, z którym mogę porozmawiać. To mi daje bardzo dużo. Jak patrzę zespołowo na naszą Elę i Krzysztofa, którzy też pomimo wieku, słuchajcie, kogo nie bolały tyłki? A oni po prostu chłonęli. Masz to zdanie? Czekaj, zrób tu zdjęcie, żebyśmy nie umknęło nam. Jakie to było piękne, jakie to było motywujące. Im się chce, a nam się nie chce? Kurczę, no po prostu to jest, dla mnie to szkolenie to jest niesamowite. Ja przyjechałam po wszystko, po zdania, po energię, chociaż mi jej nie brakuje. Ale to jest coś tak pięknego, że tak jak byłam 4 razy na Mikorzynie i za każdym razem mówili, Jezus Maria, było zupełnie inaczej. Niektóre twarze były te same, ale to już też inne osoby są, bo przechodzą swoje procesy. Tak samo pierwszy raz byłam na LDS-ie i to było takie szkolenie, że już mam 12 biletów wykupionych i już się zastanawiam, kogo jeszcze. W ogóle powiedziałam dzisiaj do mojej mamy, mamuś, ja cię bardzo kocham, ale ty musisz w ogóle ze mną jechać na szkolenie, żeby ci tam trochę tego atramentu. To jest cudowna osoba, wspaniała, ale ona ma takie wrażenie, że ona musi ciężko pracować w życiu, bo tylko tak, wie mamuś, ten atrament ci tam trzeba, wiesz, bo ja ci leję, a ty mnie nie słuchasz. Jest najwyższa pora, żeby ci ktoś powiedział. No, więc musimy wyczyścić moją mamę. W ogóle całą rodzinę przywiozę. A mam liczną. Ale jeżeli chodzi o kwestię takich zdań. Słuchajcie, ja kiedyś miałam też szkolenie w korporacji, w której byłam. Przez 8 godzin mi tłukli. Bardzo fajne zdanie. Tak jak myślisz, tak mówisz, tak masz do kwadratu. Super. Tylko przez 8 godzin mi kazano wyciskać z pracowników jak z cytryn, że najważniejsza jest wydajność. Więc mam im wmówić, że mają myśleć tylko o wydajności i tylko o zarabianiu pieniędzy.
i nie liczył się człowiek. Więc tamto zdanie wtedy do mnie kompletnie nie trafiało i byłam zbuntowanym kierownikiem, ale z sukcesami, bo robiłam odwrotnie. Dlaczego? Bo gdzieś zerwało Monikę, czy tylko u mnie? Zerwało. U mnie też. Zerwało, zerwało. Czyli być może jest gdzieś wyzwanie z zerwało. netem. Jak do nas wróci, to skończy. Poczekamy jeszcze chwilkę. Nie. Albo z energią. Albo z energią. No coś się stało z połączeniem. Na pewno tak. Okej, to poczekamy, aż Monika wróci i wtedy dokończy, a zapraszam Ewę Lendę. Ja cię, Ewa, na LDS-ie nie widziałem. Czy ja dobrze widziałem, że cię nie widziałem, czy źle widziałem, że cię... Dobrze widziałeś, że mnie nie widziałeś. To jakim cudem się tak stało, że ciebie nie było? I właśnie, nigdy więcej. Dlaczego się wypowiadam, tak, skoro nie byłam? Słuchajcie, bo tak jak was słucham, mi strasznie bardzo mocno od samego początku tego Zooma wali serce. Ja nie mogę się ogarnąć. Właśnie no... Życie, kochani, po prostu życie. Czasami cię tak skopię, że nie możesz. No nie mogłam być niestety. Ubolewam straszennie. Nie jestem osobą, która byłaby pierwszy raz. Wiem, gdzie byliście. Wiem, jak to wyglądało. Wiem, czym jest LDS. Was słucham i przeżywam strasznie. Słuchajcie, bo ja doskonale pamiętam, że my mamy tak przekonania w sobie zakotwiczone, że czasami nie jesteśmy w stanie niczego ruszyć przez lata, tak? Jedziemy na taki LDS, tak jak właśnie opowiadaliście, jakie zmiany zachodzą w ludziach. Co mi tutaj, jakiś język mówienia angielski anuluje. Słychać mnie po polsku, jest prawda? Okay, jest okej, jest okej. Nic się nie przejmuj, mów dalej, tak jest. I słuchajcie właśnie te przekonania. Jedzie się na LDS, a człowiek jedzie, nie wie gdzie, po co jedzie. Jak się jedzie pierwszy raz, nie wie się, tak? W strachu się jedzie. A później okazuje się, że wiele się zmienia w przekonaniach, w myśleniu, w postępowaniu, w projekcji swojego życia. I doskonale pamiętam, słuchajcie, moment, jak ja wróciłam do domu po LDS-ie. To było 2 tygodnie, nie wiem jak to nawet nazwać, to była dla mnie katorga, ja się odnaleźć nie mogłam przez 2 tygodnie. Ja szłam do pracy. To ładną tu reklamę robisz. Ładną reklamę. Katorga. Katorga powrotu do domu, słuchajcie, do pracy, tutaj do tej rzeczywistości, tak? Człowiek po prostu widzi, jak żył do tej pory. Po LDS-ie właśnie nadchodzą takie zmiany w człowieku, że ja sobie nie wyobrażam. I ubolewam naprawdę, że nie byłam na tym LDS-ie. Bardzo, bardzo mocno. Także ja... Dziękuję wam bardzo, że tu jesteście, opowiadacie, że ja mogę to przeżywać na nowo. Dziękuję bardzo, bardzo. Także tyle Nigdy chciałam więcej powiedzieć. Nie opuszczaj. Dzięki za twoją wypowiedź, że nie mogłaś się pozbierać, bo zobaczyłaś inny świat tu, a inny świat tam. Oj, tak. Tak rozumiem, miałaś na myśli, tak? Żeby to tak, doprecyzować. Tak, 2 tygodnie, słuchajcie. Ja także żyłam tym LDS-em i ja nie wiedziałam. Trzeba w ogóle to wykorzystywać na tyle, na ile można mocno, żeby działać, robić robotę, żeby to wprowadzać w życie, bo tylko wtedy będą zmiany, słuchajcie, tylko wtedy. Dzięki wielkie. Dzięki Zaproszę wielkie. Do skończenia wypowiedzi swojej Monikę, bo widzę, że tu napisała, że wróciłaś, tak? No to wróciłam, zapraszamy. Ale nie wiem, kiedy mnie wycięła. Widziałam tylko siebie w takiej dziwnej minie, a was w takich ładnych. Myśmy też więc... taką widzieli. Ale też nie, ja ci nie potrafię powiedzieć, na czym skończyłaś, chyba że ktoś z naszych uczestników. Nic nie szkodzi, załapał. Nic nie szkodzi. Mniej więcej zapytam się, czy słyszeliście zdanie te, tak jak myślisz, tak mówisz, tak masz do kwadratu, że słyszałam tak, to na tak, szkole tak, wcześniej. Tak, to słyszeliśmy. Tak, tak. No tak najbardziej. To teraz to nabrało zupełnie innego przekonania, bo nie chciałam tak, żeby ludzie myśleli, czyli tylko i wyłącznie o pieniądzach, tylko o wydajności, tylko o pracy, ale chciałam, żeby myśleli dobrze o sobie, o naszej ekipie, o naszym sklepie, a teraz to nabiera takiego znaczenia rewelacyjnego, że faktycznie Norbert nauczył mnie afirmacji, bo pierwsze to myślałam sobie, afirmacja do mnie, po co mi to? Przecież trzeba zakasać rękawy, zaiwaniać. Po co będę do siebie mówić dobrze? Do dziecka mówię, do partnera mówię, do innych mówię, a do siebie? A teraz to jest takie kluczowe, to jest takie ważne.
Boże, jak ja cudownie do siebie mówię, jak ja się cieszę, jak się widzę w lustrze. Nieważne, że wiecie, tu nie pasuje, tam nie pasuje, ale się po prostu uśmiecham. Jak coś Co nie pasuje, tobie to nie staję taką popasuje? stroną, Co żeby pasowało. tobie nie pasuje? Co? Skupić się O musimy. nie, No to idźmy w dobrze. szczegóły. Każda No kobieta coś tam właśnie, tak znajdzie, myślę. słuchaj, ale spokojnie podchodzę taką stroną, że mi pasuje. Czyli nie od No, przodu. i bardzo No, dobrze. ale I bardzo dobrze. po jakie zdanie przyjechałam? Wzmacniasz to, na czym się skupiasz. To jest dla mnie zdanie rewelacyjne, ale mam ich trochę więcej, ale wypowiem jeszcze tylko dwa. Oczekuj tylko od siebie, żeby nie robić sobie nadziei, że teraz czarny koń wszedł do nas, do ekipy, że przecież mam upline'a, który za mnie powinien robić albo jest taką moją pomocą. Podjąłeś decyzję, że działasz w tym biznesie? Wchodź w to na 150% i działaj. I oczekuj naprawdę tylko od siebie, a wtedy będą takie pozytywne zaskoczenia, tak? A nie na zasadzie, że macie jakieś oczekiwania, że zespół teraz już będzie działał i nagle, no ale oni nie działają. Czego oni nie skumali? O co chodzi? Bo tak się czasami zdarza, że mamy oczekiwania, bo ktoś nam coś pokaże, że robi świetnie. No dobra, to w tej nocy już się dzieje, nie? Teraz idę do drugiej. Żeby tego nie robić. Nie róbcie tego błędu. A to, żeby zakochać się w drodze, to ja jestem tak zakochana, że chyba muszę brać coś w drugą stronę. Ale bardzo dziękuję. Ja już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że nie pozostanie tylko na ilości 12 osób, bo taki zespół na razie uzbieraliśmy. Mam nadzieję, że go podwoję, bo chcę tam zabrać naprawdę każdą osobę. Nawet gdyby nie miała działać w tym biznesie, niech se ponaprawia w głowie. Dziękuję pięknie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest celem, bo często my sprzedajemy tą informację z założeniem, albo przede wszystkim idziemy do ludzi, którzy z nami działają w biznesie. Nie. Idźcie do każdej osoby, bo każdy potrzebuje takiej zmiany. I jeżeli zobaczy ktoś, jaką wartość tu dajemy, niekoniecznie oczekując, że on będzie z nami robił duo life, to zobaczcie, jak ludzie się wtedy otwierają, jak widzą inną intencję. Przecież zobaczcie, jeśli ludzie naprawdę podeszliby do tematu tak jak uczymy na LDS-ie, że ma większą wiarę w siebie, ma większą pewność, wychodzi z większym sukcesem w tym, co robi dzisiaj zawodowo, to więcej ludzi będzie szczęśliwych, świat będzie lepszy, więcej będzie ludzi otwartych, żeby z nami działać. Nic na siłę. I tutaj chciałbym się odnieść do tego, co napisała Alicja na czacie tutaj do Ewy i Dorota. Nie zastanawiaj się, Ewa, już kup bilet na listopad i koniec dyskusji. Nie ma co tutaj się płakać, żałuję, że nie byłem. To już kupuj 5 biletów od razu na listopad, żebyś też pojechała z kimś, nie tylko sama. Dzięki, Monika, za twoją wypowiedź. Dokładnie tak o to chodzi. Im więcej ludzi zabierzemy, tym większa szansa jest na to, że więcej ludzi otworzy głowy na ten rozwój i zrozumie, na czym życie polega. Dzięki wielkie. Jola, zapraszam. Podziel się, co ty zabrałaś, jakie ty masz lekcje? Dobry wieczór wszystkim. My wczoraj już dzieliliśmy się też takimi przemyśleniami na tym naszym. I chciałam powiedzieć jeszcze kilka słów. Jestem mamą, tak jak i wiele tutaj jest mam. I oczywiście pierwszy raz jechałam na tego LDS-a i nie wiedziałam, co tam mnie spotka. I wiecie, to jest trochę tak jak z pójściem i urodzeniem dziecka. Też nie wiesz. Nie wiesz, kogo zobaczysz. Nie wiesz, co cię spotka. I przychodzi na świat piękna istota i jesteś w niej zakochana. Po prostu. Kiedy przyglądasz się i widzisz po prostu w niej całą miłość. I takie podobne mam odczucie trochę, że dużo tu o tej miłości, nie wiem, no może tak mam, że to mnie chwyta za serce. Inna rzecz, którą dla siebie wyniosłam, to to, że wytrwałość rozpoczyna się od decyzji. Jakby z tą wytrwałością, wiecie, trochę czasami problem, bo sobie czasami coś obiecujemy, nie dotrzymujemy słowa. Natomiast tutaj zrozumiałam, że żeby być wytrwałym, to muszę jakby zagęścić tą energię wokół tej wizji, która ma mnie prowadzić, którą ja uwierzę i wtedy będę spójna z tym wszystkim i będę z tym szła. I jeszcze jedno, że takie blokady, przełamywanie blokad, jeżeli coś nie wychodzi,
to też fajne usłyszałam. Jeżeli coś ci nie wychodzi, to po prostu za mało tego robisz. Więc no, te ćwiczenia, codzienne ćwiczenia to... ale też taka rzecz, że musimy zrozumieć pewne procesy, które zachodzą u ludzi, bo przecież u nas też takie zachodziły, tak? Jakiś opór, jakieś no, te fazy różne, tak? Wszyscy je przechodziliśmy i musimy zrozumieć, że to są rzeczy normalne. My po prostu mamy tylko podchodzić z miłością, uszanować każdą decyzję człowieka, do którego idziemy i pokazywać mu wartość, że to nie tylko suplement, mamy pokazywać mu szansę, a on sam zdecyduje, czy chce do nas dołączyć, czy nie. I jeszcze jedna rzecz, zerwij z nałogiem bycia starym sobą, wgraj nowe oprogramowanie. Myślę, że ja to zaczęłam robić już jakiś czas temu, ale tutaj to ten proces po prostu nabiera przyspieszenia. I jeszcze chciałam powiedzieć, że stal hartuje się w ogniu, więc wszystkie trudności, które nas spotykają, to tylko są po to, żeby nas sprawdzić. I na koniec ja postanowiłam sobie założyć taki słoik wdzięczności i będę tam wrzucać po prostu takie fajne rzeczy, za co jestem wdzięczna. Tak, a jestem wdzięczna za Was i no i za to, że Was spotkałam. I za siebie też bądź wdzięczna, bo jesteś otwarta na to, dlatego spotkałaś i dlatego to zabrałaś w rękę, bo wielu ludzi to spotkało, ale nie zabrało tego. Dzięki wielkie. Dzięki, bo mówisz tak niesamowite rzeczy. Zobaczcie, jak ważne tu poruszyłaś Jola, te rzeczy, co z trudnościami, co z tym oczekiwaniem, co z tym sercem. To jest tutaj klucz. Jeżeli my idziemy, robimy robotę, to się zadziewa. Odpowiedzialność jest po stronie tego, kto decyduje, kto nie. Nasza po tym, żeby się, nasza w tym, żeby się tym podzielić. Koniec. Dzięki wielkie. Dzięki Jola, jesteśmy po to, żeby wzrastać wszyscy i dzielić się tym dalej. Dzięki piękne. Emilia, zapraszam Ciebie. Jakie Ty masz lekcje? No dzień dobry, to ja tak postaram się króciutko, kontynuując to, o czym powiedziała Tatiana, a mówiła o marzeniach. Więc jedno zdanie, które bardzo do mnie dotarło. Możesz mieć wszystko, czym tylko zamarzysz, jeśli pomożesz wystarczającej ilości osób osiągnąć to, o czym oni marzą. Czyli nie skupiam się na sobie, ale skupiam się na tym, żeby pokazać to, że mogę komuś ja dać szansę na lepsze życie. Czy to w rozwoju, czy w zdrowiu, czy w tym, żeby ktoś mógł po prostu rozwinąć się tutaj i zarabiać pieniądze. I to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś mówi mi nie na moją propozycję, to nie jest skierowane do mnie, tylko nie jest skierowane po prostu, że on podjął po prostu na ten moment taką decyzję. I ja mam nie namawiać i mam uszanować, bo nawet był przykład prelegenta, który powiedział przykład z tym, żeby zapytać się na mieście, kto lubi dżem truskawkowy. Nie każdy lubi dżem truskawkowy. I co? Mam po prostu nie rozmawiać z tą osobą, mam uszanować tą decyzję jego i zostawić po prostu tą jego odpowiedzialność na to, czy on jest gotowy, żeby przyłączyć się do tego projektu dla niego, nie dla siebie, bo ja wszystko jakby dałam i pokazałam z dobrą intencją, podałam po prostu dalej informacje. Usłysz drugiego człowieka i zakochaj się w jego historii. Bardzo mocno do mnie tutaj zagadały słowa myśl, głowa i więcej słuchaj, czyli mów. Mniej mówić, a więcej słuchać tego drugiego człowieka. Więc to jest to. I jeszcze trzecia rzecz, gdzie kryje się twój idealny poranek i że fenomen poranka, czyli to jak my zaczniemy dzień, jak sobie ten dzień ułożymy, czy zrobimy afirmację, czy poświęcimy ten czas i chwilkę dla siebie, czy poświęcimy czas na to, żeby zrobić mapę marzeń, to ma ogromne znaczenie. Więc słowo życie jest piękne, każdego dnia kocham cię. Już użyłam w poniedziałek, witając moją koleżankę z pracy, więc to.
i od Darka Mietlickiego ramy czasowe, czyli bloki czasowe. Jeżeli jestem na 100%, jeżeli jestem w pracy, jestem na 100% w pracy, jeżeli jestem w domu z dziećmi, jestem na 100% w domu z dziećmi. I to bardzo mocno biorę do siebie i dziękuję pięknie. Dzięki wielkie. Konkretnie, rzeczowo, najważniejsze rzeczy. Zobaczcie, jak wiele kolejnych wartości. Każdy wyciągnął coś innego, co potrzebuje. O blokach czasowych. O tym, jak podchodzić do tematu. Zobaczcie, ile możesz ty wyciągnąć z takiego szkolenia, kiedy pojedziesz i usłyszysz te rzeczy, które sam potrzebujesz. I to, co słuchajcie, bardzo ważne, to jeżeli to, co słyszysz, jest już elementem do tego, że może, nie wiem, żałujesz, że nie byłeś, czy nie byłaś, albo mówisz, no nie, kurde, muszę być, to dzisiaj jest ostatni dzwonek do 24 na tańsze bilety. Pojedynczy bilet 580 zł, a pakiet biletów 5 plus 1 za 2900 zł. Więc liderzy, jeszcze śpieszcie kupić bilety po to, żeby później móc sprzedać w niższej cenie i zabrać jak najwięcej ludzi. Nie czekaj, bo później bilety tylko będą droższe. Więc to jest mega ważne, żeby pamiętać, że jak jest decyzja, to trzeba to zrobić już, bo to robicie dla siebie. Najlepszą inwestycją, jak ja nieraz z ludźmi rozmawiam i mówią mi, słuchaj Norbert, bo ty tam trochę masz wiedzy w tym temacie, w co byś zainwestował pieniądze? Ja mówię, o jakich kwotach mówimy? I ktoś mi tam mówi, nie wiem, 5 tysięcy, 6, 3 tysiące. Ja mówię, pierwsza, najważniejsza inwestycja to jest inwestycja w ciebie, w twój rozum, w twoje umiejętności, w twoje kompetencje. Jeżeli nie rozwiniesz tych umiejętności i kompetencji, to cokolwiek ja ci powiem, nic nie da, dlatego że bez twoich kompetencji, ja powiem w tą stronę idź i to zrób, a widziałem, jak wiele ludzi mówiło, ale ja to, czy tamto, czy siamto. No to ja mówię, to po co przychodzisz do mnie po radę? I wtedy mówię tak, pierwszą kompetencją jest to, żebyś miał sposób myślenia, który ja mam, wtedy nie będziesz miał pytania do mnie, tylko sam sobie je zadasz i będziesz wiedział, co z tą kwotą zrobić. Najpierw jest inwestycja w siebie, bo my siebie ze sobą wszędzie zabierzemy, swój rozum. Jak nie umiemy zarabiać pieniędzy, nie umiemy dobrze myśleć, nie umiemy tworzyć swojego życia życiem sukcesu, to żadne inne rzeczy tego nie zrobią za nas. Nie zrobi tego nikt bardziej za nas. Ale to jest znowu ucieczka od odpowiedzialności, zobaczcie. Komu mam powierzyć swoje pieniądze, żeby to zrobił? Jak źle zrobi, to powiem, o to jego wina jest. Nie, to jest twoja wina, bo jemu dałeś swoją kasę. Sobie masz ufać bardziej niż komuś obcemu. Więc co jest największą wartością? W co najpierw inwestować pieniądze? W siebie, w swój rozwój, w swoją wiedzę, w swój rozum, który zawsze ze sobą będziesz zabierał. Jak nie zainwestujesz w to i będziesz na to czekał, że ktoś coś zrobi, że ktoś biznes zbuduje, że ci się uda, to popatrz na ludzi, którzy tak myślą, czy oni mają takie życie, jakie ty chcesz mieć? Okazuje się, że nie. Tylko ci, którzy mają inną wiedzę, inny sposób myślenia, umiejętności i kompetencje, zarabiają lepiej i żyją lepiej. No więc nie ma co czekać na to, że manna z nieba spadnie, albo przyjdzie ktoś z czarodziejską różdżką i nas pyknie i będziemy zarabiać pieniądze bez rozwoju osobistego. Pierwsza to jest inwestycja w siebie. Amen. Koniec. To Dzięki, jeżeli że wyjęłaś ten wątek, Emila, bo to jest mega ważne. No. A jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mam zapisaną karteczkę. Inwestycja z podkreśleniem tego ja i to ja biorę w serduszko, bo jeżeli ja zadbam o siebie, z pustego dzbana nie naleję. Ja chcę zainwestować swój czas i nie iść do kogoś z witaminą C i pokazać mu produkt, tylko ja chcę swój czas zainwestować i w kogoś zdrowie. Czyli nie chodzi mi o produkt, tylko o to, żebym ja komuś pokazała coś, dzięki czemu ktoś będzie miał lepsze życie, lepsze relacje, lepsze zdrowie i lepsze finanse. Dokładnie tak. Pięknie. Pięknie. Dzięki ci wielkie. Dokładnie tak mamy to wszystko w rękach. Krzysiu i Ela Salomońscy. Zapraszam was do wypowiedzi. I Mirka jeszcze. I kończymy, słuchajcie, bo moglibyśmy tu mówić długo i namiętnie. I widać, że wartości są przekazane. Więc tu się nie ma już co zastanawiać, tylko brać bilety jak najszybciej. Zapraszam was. Witam. Jeżeli chodzi o bilety, to my już część kupiliśmy. Także jesteśmy na... W zasadzie... Lider tak robi. Lider kupił już na evencie. Bardzo dobrze. Tak jest. Tak. W zasadzie tyle tu było powiedziane, że ciężko jest coś znaleźć jeszcze, ale
Ja myślę, że takich parę zdań. Kiedy ludzie mówią, że wszystko już mają, to dobry czas, by szukać nowego. To jest takie fajne zdanie. Albo jeżeli jesteś w dual life dla pieniędzy, to dla pieniędzy odejdziesz z dual life. Lub jeszcze inne zdanie, że biznes to maraton. Nie namawiaj w tym biznesie ludzi, którzy nie chcą, tylko szukaj tych, którzy chcą. Tak jest. Królikowski powiedział, że w życiu są dwa uczucia, miłość i strach. W zasadzie nie wiem, co mam więcej powiedzieć, bo miałem kilka kwestii, ale przede mną powiedziano wszystko. Więc mogę powiedzieć jedno, że po tym spotkaniu, po tym LDS-ie, my z Elą mieliśmy tam nie jechać, ale pojechaliśmy. I myślę, że nie wiem, co by się stało, gdybyśmy nie byli, ale to, że byliśmy, jesteśmy szczęśliwi. Chodzi, spotkaliśmy tylu wspaniałych ludzi. To, co powiedziałeś, uczą nas milionerzy. Nie ludzie teoretycy, tylko praktycy. Oni przekazują nam tą wiedzę, którą my możemy wykorzystać, bo ja w Duolife wykorzystuję wiedzę także w swoim, z Duolife swoją wiedzę także w swoim biznesie, bo prowadzę biznes. I muszę powiedzieć, że odkąd zacząłem stosować te rzeczy, zacząłem się uczyć, zacząłem jeździć na te spotkania, to w moim tradycyjnym biznesie mi idzie, mogę powiedzieć, że 100% lepiej. No proszę. No proszę. Ile wartości można z tego zabrać do tych rzeczy, które ktoś dzisiaj robi? Może być lepszy w Duolife, a być może go wcale nie będzie robił, ale może wykorzystać tą wiedzę i na pewno może, jeżeli pojedzie tam i to zrobi tak jak wy, żeby wykorzystać w swoim biznesie i być lepszym szefem, pracownikiem, więcej zarabiać, lepszy biznes budować, ten, który dzisiaj buduje. Naprawdę ludzie sobie często nie zdają z tego sprawy, jaka to jest wartość i jakie pieniądze trzeba by na rynku normalnym zapłacić za takie szkolenie, żeby tyle dostać. Są gigantyczne pieniądze. Jeszcze jedno takie zdanie, że jeżeli uwierzysz w to, to wszystko jest możliwe. I to jest prawda. I to jest prawda. Ja z Elą podjęliśmy, że wcześniej już, ale ten LDS jakby utwierdził nas w tym, co robimy, że nigdy z tego nie zrezygnujemy. Że to jest coś, co u schyłku naszego życia. No, Mirek to nazywa. Jakim schyłku? Jakim schyłku? Ale to jest piękne, no, że chyba tam do was możemy pojadę. Się uczyć chyba tam, i możemy chyba tam do was wiedzę. Pojadę. Tak. No, na to liczymy. A, to specjalnie tak mówicie. Rozumiem, dobra. Także ja dziękuję. Dla mnie to był Dzięki. Wspaniały LDS i jestem szczęśliwy razem z żoną, że mogliśmy być. Chciałeś powiedzieć no, zdanie. No tak. Oczywiście, Ela ma Marta swoje wnioski. Kapstewicz jest wspaniała i powiedziała, kto to jest lider? Lider to jest człowiek, który codziennie jest coraz lepszy, który buduje codzienną rzeczywistość i podnosi swoje kwalifikacje i wtedy zespół podąża za nim. Tak zwane prawo pokrywki. Ta pokrywka powinna być cały czas podnoszona, żeby mogli wszyscy właśnie wędrować wraz z liderem. No i mówiła też, żeby zakochać się w ludziach, zakochać się w naszym projekcie, zakochać się w rozwoju. Zmieniajmy się, bo to nam daje nieograniczone możliwości zakochać się w sobie, co niektórzy naprawdę mają duże trudności, bo boimy się swojej wielkości. Bo my jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich, ale my boimy się tego jak ognia. Uwierzmy w to i bądźmy razem. A w naszym społeczeństwie, znaczy w Dualife'ie są naprawdę najlepsi, najlepsi ludzie. Dziękuję. Jeszcze jedno, jeżeli mogę, to nasze myśli są tak mocne, nastawione na niesienie ludziom pomocy, że dzisiaj do naszego domu przyszła pani, która jest naturopatką.
I Wspaniała dziewczyna. przeprowadziliśmy tak wspaniałą rozmowę, że wychodząc stąd powiedziała, że nie spotkała tak wspaniałych ludzi. I Proszę daliśmy bardzo. oczywiście ulotkę Duo Live i mamy się spotkać. Myśli Jakieś pytania przypominają. jeszcze? Magia się dzieje po LDS-ie, bo się w głowie przestawia. Bo Tak. myślami produkujemy inny rezultat. Tak. Brawo dla Was. Piękna robota. Fantastyczne lekcje. Dzięki Wam wielkie. Tylko wdrażać. I decyzja jedna. Zawsze jestem na każdym szkoleniu. Ja nigdy nie ominąłem żadnego LDS-a, żadnego BDS-a. Nigdy. Zobaczcie. Też tego nie róbcie. Bo to jest niezbędny pokarm. To jest To tak, jak już jest. tu dziewczyna ta Paulina powiedziała o ładowaniu baterii. My musimy ładować baterie, bo one się wyczerpują, jak z ludźmi rozmawiamy. To jest normalna rzecz. Dzięki wielkie. Mirku, zapraszam, Mirek Witkowski. I kończymy. Życie to podróż, biznes to podróż i tak do mnie bardzo zagadała ta historia Beaty, bo uwielbiam latać i kiedyś będę latał samodzielnie wkrótce. I tak bardzo się poczułem w tej sytuacji i w tej roli i poczułem nie tylko jeśli chodzi o pilota, ale przede wszystkim pilota samolotu, ale przede wszystkim pilota swojego życia. Poczułem te wszystkie rzeczy, jakbym to ja był właśnie tym pilotem. Poczułem tą odwagę, gotowość i też zaufanie także w tym biznesie. I to mi tak mocno zagrało, że nie siadam za stery, jeśli nie mam tej gotowości, nie mam tego zaufania i nie mam tej odwagi, bo też tylko ode mnie zależy, jak będzie wyglądał ten lot i dokąd tak naprawdę polecę i jak ten lot będzie wyglądał. Tego pierwszego dnia bardzo dużo dla mnie się wydarzyło i ja tylko o tym pierwszym dniu, mimo że każdego dnia zabierałem nowe rzeczy i mógłbym tu skonstruować kolejne półtorej godziny, ale nie o to chodzi. Ten pierwszy dzień był dla mnie wyjątkowy i zabieram właśnie dla siebie tą gotowość, zaufanie, odwagę do tego, co robię i w jaki sposób pilotuję ten samolot. Zabieram miłość od Mirosława Kozania i ja tej miłości w biznesie klasycznym nie byłem uczony i raczej tego tam nie doświadczałem, nie zauważam tam w tym, co robiłem tej miłości. Zabieram wybór myśli od Joanny Gdaniec i to jest ta jedna, jedyna rzecz, która jest początkiem tego, jakie są rezultaty i jak ten lot będzie wyglądał. Od chłopaków czy prezesów byłoby bardziej wskazane powiedzieć, zabieram dwie rzeczy, czystą intencję i to, że w różnorodności siła. I w końcu tego pierwszego dnia od Konrada, wszystko wydarza się przeze mnie, czyli świadome działanie, a nie siłowe działanie. I czuję ogromną wdzięczność do tego, co się wydarzyło, do tego, że mogłem tam być, że mogłem tam być z zespołem, że mogłem tego doświadczać, że mogłem im towarzyszyć i widzieć te skoki kwantowe i te odkrycia, uświadomienia. Ale czuję też ogromną wdzięczność właśnie za Beatę, za Joannę. Ale Norbert, wiesz co, czuję ogromną wdzięczność za to, że ty po prostu byłeś gotowy, miałeś tą odwagę i miałeś to zaufanie. I pomimo, że doświadczałeś, wiem o tym dobrze, tych wszystkich rzeczy, których my doświadczamy po drodze, to po prostu się nie zatrzymałeś. Wziąłeś odpowiedzialność za ten samolot i dowiozłeś to do tego momentu. Bo jak sobie usiadłem z tyłu przed twoim wystąpieniem tak koło ciebie i popatrzyłem na tą salę, to ja to zobaczyłem, że to jest ten rezultat, za który ty wziąłeś odpowiedzialność. I za to dzięki ci wielkie. Dzięki. Dzięki Mirku za twoje słowa, dzięki za twoje refleksje, lekcje. Powiem wam, że ja mam często takie myśli, bo na 406 osób ponad 340 było z naszego zespołu. No. I tak sobie właśnie wtedy pomyślałem, co by było. Gdybym tak powiem wprost, tak jak wielu ludzi robi, po prostu zcieniarzył, bo były trudności. Odpuścił,
bo życie sprawdzało moją wytrwałość. Bo nie takie trudności były, jak ludzie opowiadali, tylko dużo większe. Ja kiedyś je zbiorę, tak myślę, w jakąś książkę, w jakiś zapis, bo uzmysłowiła mi bardzo mocno Beata przy swojej historii, mówiąc o tym, jakby przypomniała mi. Ja już zapomniałem o tych rzeczach i mi tam czasami nie to, że trudno jest o tym mówić, tylko jakby szukam w głowie tych rzeczy i jakby nie koncentruję uwagi, bo ciągle koncentruję uwagę na szukaniu rozwiązań, a nie na wyzwaniach. Ale to wszystko, jak Beata opowiadała swoją historię, to ja miałem to razy 10. Jak ludzie się wyśmiewali, jak ludzie szydzili, drwili, nie było ulotek, nie było nic, a wymyśliliście drugie Monawi, jak kiedyś opowiadało, ha, ha, ha. No, ludzie naprawdę na poziomie i śmiali się tak w twarz, że to głowa mała. Albo jak pokonywałem swoje wyzwania związane z tymi telefonami, jakby z zaczepianiem ludzi na ulicy, że nie mam, tak jak dzisiaj mam odwagę pogadać z każdym i porozmawiać, nie ma żadnego problemu, tak kiedyś brakowało mi, potocznie mówiąc i brzydko, języka w gębie. Dukałem, jak z ludźmi rozmawiałem, nieskładnie rozmawiałem, nie wiem, pytając się o numer telefonu na stacji benzynowej i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, ja kiedyś to zbiorę, poskładam to do kupy i opowiem to jako to historię i pomyślę sobie o tym, co bym zrobił, gdybym zostawił ten temat. Co by to dało, gdzie bym był ze swoim życiem, gdzie by było życie innych ludzi. A gdzie będziemy, bo to dopiero zaczynamy, gdzie będziemy dalej, jak my to wszyscy dalej zaniesiemy, i będziemy rozumieć, że wytrwałość jest wtedy właśnie sprawdzana, kiedy są trudności. Kiedy są nawet takie trudności, bo zobaczcie, ja też to widzę, że te trudności bywają na pewnym poziomie, jak człowiek jest w biznesie, one bywają coraz trudniejsze, sprawdzając naszą wytrwałość. I przychodzi oczywiście taki moment, kiedy życie odpuszcza, mówi nie, jemu to już nie ma co rzucać pod nogi, bo on i tak to przejdzie. Ale w każdej dziedzinie te trudności są. Ja mam teraz takie doświadczenia, Mirkowi tam trochę mówiłem, bo on w nieruchomościach, ja trochę doświadczam takich teraz historii właśnie, czy wytrwale będę szedł w tym dalej, czy odpuszczę. Takie, które naprawdę, słuchajcie, bym się nie spodziewał. Myślałem, że wiele rzeczy już przeszedłem i wiele rzeczy już mnie nie zaskoczy. Zaskakuje mnie za każdym razem. To jest nowa przestrzeń i też sprawdza, czy ja będę w to szedł, będę wytrwały, czy nie. Czy ja chcę to zrobić, czy tylko moja fanaberia? Tak to wygląda. Kochani, kończymy. Dzięki Wam wielkie, bo czas upłynął niesamowicie, prawie 2 godziny. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja wiem, że część z Was może by chciała się jeszcze wypowiedzieć. No, nie mamy już przestrzeni, ale na swoich grupach powiedzcie to, co jeszcze chcecie powiedzieć. Ja się ogromnie cieszę, że mogliśmy dzisiaj to spotkanie móc przeprowadzić, że podzieliliście się tym wszystkim. Zobaczcie, jak wiele wartości z tego zabranych już macie, jak wiele wartości, jak zabierzemy jeszcze więcej ludzi, ile oni dostaną zmian w swojej głowie na takim szkoleniu, jak ich życie będzie wyglądać, jak dużo dobra możemy dać. I zabierajcie tych ludzi, nawet gdyby nie chcieli i czasami opór stwarzali na szkolenie, bo do biznesu nie namawiamy, ale na LDS-a wszystkie chwyty dozwolone, łącznie z ładowaniem ludzi do bagażnika. Bo takie przykłady, wiecie, że były i wyszedł ten na scenę, którego dzisiaj akurat nie mamy i mówił, prawie mnie zamknęła w bagażniku, dzięki Ci za to, że tak zrobiłaś. No właśnie. Dzięki kochani za Wasze słowa, ogromnie miło mi jest to czytać, to co komentujecie, to kim jesteście. Tworzymy cudną społeczność, idźmy zmienić świat i dawajmy autobusami na kolejny LDS. Wszystkiego dobrego, działajmy z tym tematem, wprowadzajmy to w życie i wytrwałość trenujmy. Za każdym razem, kiedy będzie trudność, pamiętajcie, to jest sprawdzian waszej wytrwałości. Nigdy nie należy się poddać. Dzięki wam wielkie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. 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 Norbert, bo ja nie mogę, bo ty wziąłeś... Jesteś, Norbert? Jestem, Zbysiu. No bo wziąłeś mi rządzenie. O, to nawet nie widziałem. YouTube'a wyłączyć, bo trzeba YouTube wyłączyć, bo to będzie się teraz nagrywać nic. A dobrze, to czekaj, to już wyłączamy. Czekaj. Tutaj. Już wyłączyłeś, okej, dobra. Dobra, super, fantastycznie. Dzięki wielkie, dobrej nocy dla wszystkich. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc.
Dziękuję. Dobranoc. Eureki do rana. Dobranoc. Widzisz, dobrze.